będzie. Dajmy wam około 35, może 40 minut tematem poświęconym genezie powstania ruchu krótkofalarskiego w Polsce. Bo zanim zostaliśmy krótkofalowcami, do tego zrzeszonymi pod szyldem PZK było wiele radioklubów i byli radiofile, a potem radioamatorzy, a krótkofalowców ciągle nie było. Historia krótkofalarstwa polskiego. Jest teraz napisane, no. A to na następnych stronach już jest przetłumaczone, tak. Żeby szczególnie tych, którzy nie są specjalnie związani z krótkofalarstwem, są naszymi gośćmi tutaj, żeby wprowadzić w tematykę takiego kalendarium technicznego, jakie odkrycia fizyki, elektrotechniki doprowadziły do tego, że powstała radiofonia, radiokomunikacja i nasze hobby krótkofalarskie. Przygotowałem takie krótkie zestawienie najbardziej istotnych odkryć dziedziny radia, począwszy od Maxwella, skończywszy na lampie, triodzie, pierwszej triodzie, to jak widzicie jest okres między drugą połową XIX wieku i latami XX wieku XX. I to, co się wtedy dokonało w odkryciach i w eksperymentach, między innymi Marconi. Ale taka jest prawda historyczna, że i Popow, i Marconi w tym samym czasie podobne eksperymenty przeprowadzili. Tesla później i zupełnie też w innym zakresie się zajął. Tak, ale to nie wpłynęło na losy, że tak powiem, rozwoju radiokomunikacji. Warto też ten kalendarz tutaj widzieć w ten sposób, żeby odnieść to, co się w Polsce potem działo. Jak duża jest przerwa, albo jak niewielka jest przerwa, bo tak to należy interpretować, między tymi odkryciami, a tym, kiedy krótkofalarstwo w Polsce się pojawia. Czynniki sprzyjające powstaniu krótkofalarstwa to przede wszystkim szybki rozwój radiotechniki po zakończeniu I wojny światowej. Walczące armie, jak zawsze w czasie wojny, wykorzystywały duże ilości pieniędzy na rozwój broni, w tym przypadku również urządzeń łączności, i po zakończeniu I wojny światowej dziesiątki tysięcy radiotelegrafistów wróciło do domów i zaczęło korzystać z tego, czego się nauczyli w czasie walk, dla celów hobbystycznych. Radiofonia, pierwsze stacje radiofoniczne, Stany Zjednoczone, rok mniej więcej 1920, Pittsburgh. I ta radiofonia sprawia, że radio jako hasło staje się masowe, bo słuchają go miliony ludzi na całym świecie. Więc to absorbuje, pochłania, urzeka ta sytuacja i zaczyna się poszukiwanie naszego miejsca gdzieś w eterze radiowym. Ci, którzy tą aktywność w kwestii radiowej wykazują, to są przede wszystkim młodzi ludzie. Krótkofalowcy lat 20. ubiegłego wieku i jeszcze lat 80. tego wieku ubiegłego, czyli okres naszej młodości. To byli młodzi ludzie, oni to krótkofalarstwo najbardziej rozwijali, najbardziej ich pasjonowało. Nie było internetu. Harcerstwo sprzyjało temu rozwojowi radia, telegrafii, alfabetu Morsa, czyli tych elementów, które są potrzebne do uprawiania krótkofalarstwa. W Polsce znacząco na rozwój radiotechniki, zainteresowania radiem wpływa działalność Stowarzyszenia Radiotechników Polskich, które to stowarzyszenie przy wsparciu Ministerstwa Poczt i Telegrafów prowadzi kursy radiotechniczne.
lata 25 aż do 39 roku i te kursy radiotechniczne obowiązkowo mają w swoim programie naukę alfabetu Morsa i telegrafię. Bardzo ważną rolę, tą, która przyczyniła się do powstania krótkofalarstwa w Polsce, można powiedzieć, że bez tych dwóch panów, Janusza i Stanisława Odyńców, krótkofalarstwo by nie powstało przynajmniej jeszcze przez 10 lat, tak jak mamy dzisiaj tą daty, kiedy to krótkofalarstwo powstaje, kiedy powstaje PZK. 10 lat później zdecydowanie by powstało. I to jest też sprawa miesięcznika Radio Amator, który to miesięcznik bracia Odyńcowie wydają. No i wtedy bardzo ważna rola, bo my byliśmy ważni, relacja i stosunek wojska do krótkofalarstwa i do radioklubów. Za chwilę do tego przejdę. Dowódcy okręgów, korpusów, tak się wtedy nazywały, wydawali rozkazy polecające kadrze oficerskiej popieranie radioklubów. Zanim powstało krótkofalarstwo, były radiokluby. Skąd się, podsumowując krótko, brali krótkofalowcy, ci, którzy potem zostawali krótkofalowcami? Młodzi ludzie generalnie. Młodzież gimnazjalna, harcerze i potem żołnierze zawodowi i pracownicy łączności. Najwięcej osób z tych środowisk się wywodzi, ale trzeba pamiętać, że ten ich entuzjazm nie był taki łatwy do zamiany na hobby krótkofalarskie, bo nasze prawo było bardzo restrykcyjne. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę istniała jedna ustawa, która regulowała sprawę radiokomunikacji. To była ustawa radiowa z 27 maja 19 roku i zupełnie nie dopuszczała osób prywatnych do radia. Nie mówię o nadawaniu, nie mówiła w ogóle o nadawaniu dla osób prywatnych, ale nawet do odbioru. Zgodnie z tą ustawą nie można było nawet odbiornika posiadać. Dopiero w 24 roku, 5 lat później, prawie dokładnie 3 czerwca wchodzi ustawa razem z przepisami wykonawczymi, która określa zasady nadawania i odbioru. Bardzo też rygorystyczne, bardzo skomplikowane formularze się wypełniało, żeby uzyskać zgodę na zainstalowanie odbiornika przez osobę prywatną. Zawieszenie anteny również wymagało specjalnej zgody i w tych warunkach krótkofalowcy w zasadzie nie mieli szansy zrobić cokolwiek legalnie. I skutki tego właśnie tej ustawy i tej 19 i 24 roku odczuło wiele osób, w tym przede wszystkim dwóch młodych uczniów technikum gimnazjum miejskiego w Bydgoszczy, Władysław Arnold Trębiński i Jerzy Morzycki. Tutaj mamy pierwsze udokumentowane wydarzenia, gdzie krótkofalowcy, tak ich dzisiaj nazwiemy, przeprowadzają eksperymenty radiowe. Najstarszy udokumentowany taki eksperyment to jest 1918 rok, Lwów, Stanisław Stankiewicz, używający wtedy znaków TPFE, jak zapewne koledzy pamiętacie, pierwsze znaki, pierwsze prefiksy Polski wtedy to były TP. Czasami literkę S przodu dodawano małą jako wyróżnik Europy. I więc Stanisław Stankiewicz, TPFE, TPFI, potem już SP3FI, kiedy Polska dostała znak SP w roku 30. Takie próby przeprowadza i robi to z nadajnika iskrowego na lotnisku we Lwowie, ze lotnisku Skniłów. To dzisiaj to lotnisko tam w tym właśnie miejscu się znajduje. Tam lądujemy, jeżeli ktoś samolotem do Lwowa leci.
I Stankiewicz wykorzystywał nadajnik iskrowy, jaki tam Austriacy pozostawili, jako że to były tereny Austro-Węgier. Moje rodzinne strony prawie. Potem 20 rok, udokumentowane eksperymenty przekazywania wiadomości między właśnie Jerzym Morzyckim i Władysławem Arnoldem Trębińskim, dwoma krótkofalowcami, którzy byli uczniami gimnazjum miejskiego w Bydgoszczy, nadawali tak skutecznie, że zostali aresztowani, wypuszczeni oczywiście później, ale zostali aresztowani, zgodnie zresztą z tą ustawą z 1924 roku. 19 nie mogliby nadawać i nic by się nie działo, natomiast oni wykorzystywali jakąś tam lukę prawną w tej następnej ustawie, 24 rok. I na mocy tej ustawy również tam był zapis taki, że policja państwowa mogła wchodzić do mieszkań i zajmować nielegalnie użytkowany sprzęt, zarówno odbiorczy, jak i nadawczy. W gazetach lat 20. wczesnych, 24, 6, 7 rok jest bardzo wiele informacji, że tam pan Jan Kowalski został zatrzymany i osadzony w areszcie miejskim z tytułu tego, że zawiesił nielegalnie antenę do odbioru radiofonicznego. Dużo jest takich komunikatów. I w tych warunkach gdzieś tam się próbowało rozwijać krótkofalarstwo. Rok 21, tutaj jest kolejna data tej aktywności radioamatorskiej prowadzącej do powstania w następstwie krótkofalarstwa. To są harcerskie kursy telegrafii organizowane przez komendy harcerzy w różnych miastach. Taką pierwszą inicjatywę w tym kierunku podjęli harcerze w Warszawie w 21 roku. Odbywały się takie kursy w mieszkaniu na ulicy Chmielnej 70 i potem były kontynuowane w Kazuniu Polskim. To jest taka mała miejscowość koło Modlina nad Wisłą, jak się z Warszawy wyjeżdża w kierunku Gdańska. W Poznaniu też jest bardzo aktywny Stanisław Andruszkiewicz, który nadaje z Zakładu Fizyki Lekarskiej Uniwersytetu Poznańskiego. I to jest pierwsza taka stacja, która nadawała audycje foniczne. Używała znaku ZFWL, czyli Zakład Fizyki Wydziału Lekarskiego. Znaki wtedy dobierano sobie, czy wybierano sobie takie, jakie komu się podobały, jakie sny mieli i takiego znaku używali. Tutaj to, co już wcześniej powiedziałem, ten rok 1918 i Lwów, i to jest początek udokumentowanych prób amatorskich nadawania w Polsce. Ze Lwowa, który był ośrodkiem ogromnie aktywnym, Politechnika Lwowska i bardzo duże zasługi położyła w rozwoju radiotechniki w Polsce, również krótkofalarstwa w Polsce. I z tego Lwowa nadawał też w 24 roku Jan Ziembicki, późniejszy TPAR, SP1 AR, SP3 AR, SP6 FZ po wojnie, mieszkający w Bielawie na Dolnym Śląsku. W 25 roku też powstaje Radioklub Lwowski. Radioklubom warto poświęcić więcej uwagi ze względu na to, że to radiokluby, czyli zrzeszenia tych, co słuchali odbiornych audycji radiowych. To były radiokluby, nie w takim rozumieniu, jak dzisiaj rozumiemy radioklub, tylko to byli słuchacze, którzy chcieli słuchać audycji radiowych. Było trudno, odbiorniki były nawet w dużych miastach w pojedynczych egzemplarzach, jeden czy dwa. To były takie później audycje, takie publiczne prezentacje takich audycji, że na rynku miejskim taki odbiornik ustawiano, rozwieszano antenę i setki ludzi się zbierały, żeby posłuchać tego cudu techniki. To były radiokluby, ale one stały się podstawą klubów krótkofalarskich w następnych latach.
to jest wspomniana już informacja o tym, że w Bydgoszczy w 1920 roku tych dwóch młodych ludzi z gimnazjum miejskiego przeprowadzało próby z nadajnikami listowymi. I tutaj jest też taka jedna istotna rzecz, informacja. Jeżeli krótkofalowcy pracowali, to dostawali zgodę nieformalną na pracę, ale pod warunkiem, że będą nadawali poza godzinami pracy programów, nadawania programów radiowych. Po prostu, żeby nie było zakłóceń. Teraz instytucje, które przyczyniły się do rozwoju radiotechniki i krótkofalarstwa w Polsce, to Stowarzyszenie Radiotechników Polskich i IMCA, czyli to amerykańskie Stowarzyszenie Young Men Catholic Association, czyli Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, które bardzo dużo wysiłku wkładało w edukację techniczną swoich członków. I tak właśnie w 1921 roku w Warszawie zorganizowany został pierwszy cywilno-wojskowy kurs radiotechniki. I to zorganizowała IMCA i to zostało też wsparte przez wojsko. Dwóch takich bardzo znanych wtedy harcerzy, Konrad Piotrowski i Witold Richter, znany być może niektórym z Wam ze swoich już powojennych lat 80. jeszcze zainteresowań motoryzacją, był takim bardzo znanym popularyzatorem motoryzacji, rozpoczęli nadawanie i odbiór znaków alfabetu Morsa dla harcerzy. I to się odbywało w mieszkaniu na wspomnianym, już poprzednio przeze mnie, wspomnianej ulicy Chmielnej. Potem te kursy były kontynuowane w Kazuniu, Chorągiew Warszawska, dalej harcerze tutaj bardzo intensywnie działają, organizują kurs instruktorów telegrafii. I bardzo istotne wydarzenie, wystawa radiowa w Warszawie w roku 1923, kiedy to radioklub harcerski prowadzony właśnie przez tych dwóch druhów, Konrada Piotrowskiego i również Trębińskiego, który miał znak TPAD, później SP1AD, zorganizowało w czasie tej wystawy radiowej w Warszawie w 1923 roku pierwszą transmisję radiową, gdzie przesyłano występ chóru Władysława Lachmana do odbiornika, który się znajdował w dzisiejszej w Alejach Ujazdowskich, tam gdzie dzisiaj jest budynek premiera rządu RP. Wtedy ten budynek należał do WISZU, czyli Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych. Ale skutek tej aktywności harcerzy był taki, że Dyrekcja Generalna Poczt i Telegrafów wstrzymała działalność radioklubu harcerskiego, no bo dopuścili się wykorzystania medium takiego jak radio bez zgody Dyrekcji Generalnej Poczty i Telegrafów. I kolejne ważne, ogromnie wydarzenie, 24 rok, 25 września, pojawia się pierwszy numer Radioamatora, czasopisma poświęconego sprawom radia, popularyzującego radio, czasopisma założonego i wydawanego przez braci Odyńców, Janusza i Stanisława. W tym samym czasie też w Warszawie dzieje się wiele innych inicjatyw, mają miejsce inne inicjatywy. Powstaje autonomiczna sekcja radiowa przy Legii Warszawskiej, do której należą przede wszystkim oficerowie łączności z jednostek zlokalizowanych w Warszawie i okolicach. I ta autonomiczna sekcja radiowa ma własną radiostację i przeprowadza eksperymenty z tą radiostacją, nadając z rejonu Otwocka, z
łąk i lasów, które do ich dyspozycji oddał jeden z członków klubu. W 1925 roku powstaje największy wtedy radioklub warszawski. Jego założycielem jest Samuel Zborowski, posiadający znak TPA-CH. Taki bardzo oryginalny, jedyny znak, gdzie są trzy litery w sufiksie. TP to jest Polska, jak wiemy, a to ACH. Sam sobie wybrał taki znak. Bardzo aktywna stacja w latach 20. Bardzo wiele łączności przeprowadził. Następny ośrodek, który jest bardzo aktywny, to jest Poznań. Powstaje czasopismo Radio Ruch. W 24 roku ono poprzedza wydanie i wypuszczenie na rynek radioamatora, tego, którego wydają bracia Odyńcowie. To czasopismo Radio Ruch poświęcone jest radiokomunikacji, również amatorskiej. W Poznaniu, to co już wspomniałem, Stanisław Andruszkiewicz z Zakładu Fizyki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego razem z Leonem Kozłowskim uruchamiają tą stację ZFWL, która przesyła muzykę w Poznaniu. Też ta ich działalność została zatrzymana, zamknięta. I bardzo istotna, tutaj ostatnia już taka miejscowość na liście tych aktywnych ośrodków tworzących wtedy podwaliny pod krótkofalarstwo, Sosnowiec. Sosnowiec to jest tak naprawdę najstarsza zorganizowana działalność poświęcona radiokomunikacji. To jest Komitet Szkolenia Młodzieży w Radiotechnice, tak się nazywał. Zlokalizowany był w Sosnowcu, w Koszarach Traugutta. Nie wiem, czy te koszary tam są jeszcze, jak ktoś jest z Sosnowca, bo zna to. Ciekawy jestem, czy tam to funkcjonuje dalej. Proszę? Nie ma nikogo. Nie ma nikogo z Sosnowca. Nie ma nic tam. A, już nie ma nic, dzięki. Założycielem tego, i to, co jest tutaj historycznie znaczące, założycielem tego Komitetu Szkolenia Młodzieży w Radiotechnice był Eugeniusz Heftmann, adwokat sosnowiecki, którego syn, Tadeusz Heftmann, jest znany nam wszystkim jako TPAX, który przeprowadził pierwszą potwierdzoną łączność krótkofalarską między Polską a zagranicą. Radioamator to jest dwutygodnik wydawany przez braci Odyńców i jego rola jest nieoceniona w tym, czym się my dzisiaj zajmujemy. Gdyby nie radioamator, gdyby nie bracia Odyńcowie, a szczególnie Stanisław Odyniec, to nasze krótkofalarstwo na pewno by dużo później powstało, myślę, że około 10 lat później. Bracia Odyńcowie, jak zresztą wielu wielkich ludzi Rzeczpospolitej, po odzyskaniu niepodległości w 18 roku wróciło przede wszystkim z Rosji, dalekiej Rosji, z Syberii. Przyjechali do Polski, bo tu chcieli odbudować kraj i Odyńcowie, obaj, Janusz i Stanisław, należą do tej właśnie generacji wracającej do Polski i próbującej budować radiofonię w Polsce. Nieudaną zresztą, ale to jest oddzielny wątek. Pierwszy numer, jak już mówiłem, radioamatora braci Odyńców ukazał się 25 września 1924 roku. Tutaj widać Stanisława Odyńca. O, przepraszam. Stasio Odyniec, a to jest pani marszałkowa Piłsudska. Otwierają wystawę radiową. Nie ma zbyt wielu zdjęć Odyńców, niestety. I to, co zrobił radioamator poprzez działalność braci Odyńców, to przede wszystkim prowadził działalność propaństwową i proobronną w zakresie łączności. Lobbował w sprawach radiofonii, próbując stworzyć polskie radio. Inicjatywę
zainicjował powstawanie radioklubów, które potem się przekształciły w wielu miejscowościach w kluby krótkofalowców, propagował krótkofalarstwo i Radio Amator był jedynym czasopismem, gdzie regularnie publikowano materiały techniczne, opisy nadajników, odbiorników, anten, zasady prowadzenia łączności. Prowadził też działalność międzynarodową. To właśnie Radio Amator i bracia Odyńcowie zebrali grupę 9 chętnych i zainteresowanych radiokomunikacją osób i jako delegacja polska w kwietniu 1925 roku uczestniczyli w kongresie założycielskim Międzynarodowej Unii Radioamatorów w Paryżu. Ja tutaj pozwoliłem sobie zacytować kilka informacji z Radioamatora. To są informacje, które dotyczą zjazdu kongresu JARU w Paryżu, zachęcające do udziału, zachęcające do zgłaszania się do tej polskiej delegacji, tak jak one są tam zapisane w Radioamatorze z 25 roku z takim staropolskim stylem, tak je tutaj przyniosłem. W kongresie założycielskim JARU w Paryżu uczestniczy, jak wspomniałem, 9-osobowa delegacja polskich radioamatorów. Przewodniczy jej Stanisław Odyniec, który również jest członkiem komitetu zjazdowego obok uznanych wtedy amerykańskich, francuskich i angielskich krótkofalowców. Także Polak, nie tylko jako Polska zakładaliśmy JARU, ale również uczestniczyliśmy w najwyższym gremium tego zjazdu założycielskiego. Byliśmy 5. co do liczebności delegacją na tym kongresie założycielskim. I to, co jest zaskakujące dla postronnego obserwatora, że Polska, wtedy nie mająca żadnej stacji nadawczej amatorskiej, ani jednego krótkofalowca, stała się założycielem Międzynarodowej Unii Radioamatorów. Aktywność tej polskiej delegacji była bardzo duża. Między innymi Stanisław Odyniec zaproponował, co zostało przyjęte, powołanie Komitetu Radioamatorskich Prób Transkontynentalnych. Został jej wiceprzewodniczącym, a siedzibą tego komitetu była Warszawa, biuro czy redakcja Radioamatora. To, co robił dla krótkofalarstwa Radioamator i bracia Odyńcowie, poza rzeczami, o których wspominałem wcześniej, to prowadzenie stałego działu Kronika Fal Krótkich. Tam się ukazywały jedyne komunikaty w Polsce poświęcone krótkofalarstwu. Kto nadawał, z kim zrobił łączność, jakie są planowane zawody międzynarodowe. To był taki prawdziwy krótkofalowiec Polski, mówiąc to tak, jak dzisiaj na to patrzymy z perspektywy naszego czasopisma. Rzecz mało znana, ale pierwsze biuro QSL zostało założone przy redakcji Radioamatora. Karty QSL były wysyłane bezpośrednio do Warszawy, do redakcji Radioamatora, a on już korzystając z wydawanych już wtedy na świecie kolbuków, rozsyłał te karty do różnych krajów. Radioamator, bracia Odyńcowie zrobili też jedną, kolejną rzecz bardzo ważną, mianowicie opracowali wzór karty QSL. I ten wzór tej karty QSL tutaj widzicie. Taką matrycę bez danych osobowych i bez znaku można było za bardzo niewielkie pieniądze kupić w redakcji Radioamatora i siebie już dodrukować
znak i dane własne. Wtedy krótkofalowcy polscy nie wiedzieli, bo nie mieli skąd wiedzieć, jak nawet taka karta powinna wyglądać i co powinna na niej być zapisane. Także bez radioamatora i bez odeńców, ja to tak do znudzenia powtarzam, nie byłoby tej możliwości. Przytaczam kilka kolejnych myśli, które Stanisław Odyniec w kolejnych numerach radioamatora po powrocie z kongresu w Paryżu, kongresu założycielskiego JAR-u, publikował. Tu jest taki bardzo ważny komunikat mówiący o tym, że należy rozpocząć naukę systematyczną nadawania odbioru i nadawania telegrafii. Kolejny taki tekst z radioamatora zachęcający do tego, aby pracować w eterze i być co najmniej tak dobrymi krótkofalowcami, jak znani już wtedy Amerykanie Reynards na przykład, czy Francuz Deloy F8AB. Jak na pewno wiecie, Reynards z Deloyem w 1922 roku przeprowadzili pierwszą łączność transoceaniczną. Francja, Stany Zjednoczone. Ważna rzecz jeszcze, definicja radioamatora. Radioamatorami w latach 20. byli ci, którzy słuchali audycji radiowych. To byli radioamatorzy. Natomiast definicja amerykańska, która jest zapisana i legła, że tak powiem, u podstaw założenia ARRL-u, pierwszej organizacji krótkofalarskiej, mówiła, że radioamator to jest osoba, która, tak jak tutaj mamy poniżej zapisane, przeprowadza wzajemną i obustronną radiotelegraficzną łączność z radioamatorami innych krajów. W Polsce była to definicja nie do przyjęcia i między innymi brak zgody co do definicji radioamatora, że radioamator to ten, co odbiera i nadaje, a nie tylko odbiera, była powodem przedłużenia konferencji w Paryżu. W końcu polska delegacja przystała na definicję tą, którą forsowali Amerykanie, Anglicy i Francuzi. I tak radioamatorem staliśmy się radioamatorami, czyli odbierającymi i nadającymi. To jest ta informacja z radioamatora grudniowego 25 roku, gdzie Stanisław Odyniec informuje o utworzeniu biura QSM. Teraz chciałbym przejść do tego, co jest ważne dla nas. Próby stworzenia organizacji krótkofalarskiej. Już przyjęto definicję, że jesteśmy radioamatorami, nadajemy i odbieramy, ale jak mamy być zorganizowani, był problem ogólnopolski, taki jak znamy od pradziejów do dnia dzisiejszego włącznie, nie umieliśmy się porozumieć. Radioamator, czyli bracia Odyńcowie, proponują Federację Polskich Stowarzyszeń Radioamatorskich, której celem ma być szkolenie instruktorów, organizacja kursów, prowadzenie prac technicznych, prowadzenie obserwacji radiofonicznych, próby komunikacji nadawczo-odbiorczej i tak dalej, to co widzicie tutaj. I to jest propozycja radioamatora z lutego, w zasadzie końca stycznia, to numer drugi, 26 roku. Federacja Polskich Stowarzyszeń Radioamatorskich. To jest rozszerzenie szczegółowe takiego projektu statutu, który rozszerzenie tego zakresu działań, jakie radioamator prowadził, aby stworzyć podwaliny krótkofalarstwa w Polsce. I w 27 roku, w kwietniu, ukazuje się ostatni numer radioamatora. I powstaje pustka informacyjna i organizacyjna. Ale wtedy już jest i działa Lwowski Klub Krótkofalowców
i Polski Klub Radionadawców, a dokładnie Polski Klub Nadawców, on się potem przekształcił na Polski Klub Radionadawców. I te kluby próbują zorganizować ruch krótkofalarski w Polsce. Trwa ostry spór między tymi dwoma ośrodkami, Lwowem i Warszawą. Zdecydowanie lepiej sobie radzi, jest bardziej dynamiczny, profesjonalny, aktywny Lwowski Klub Krótkofalowców. Ma oczywiście wsparcie między innymi Adama Ebenberga, krótkofalowca, a równocześnie przede wszystkim prezesa zakładów, filii zakładów Siemensa w Lwowie. Ta działalność Lwowa doprowadza do tego, że powstaje miesięcznik Krótkofalowiec Polski, że to Lwowski Klub Krótkofalowców zostaje przyjęty do JAR-u jako reprezentant Polski, mimo że trwa bardzo intensywna, momentami ostra korespondencja między PKRN-em i biurem JAR-u przy ARRL-u, bo tam ono się wtedy znajdowało, i Lwowskim Klubem Krótkofalowców i biurem JAR-u przy ARRL-u. Tak jak powiedziałem, lepiej, zdecydowanie bardziej profesjonalnie zrobił to Lwów i tak Lwów został tym reprezentantem Polski do JAR-u. To jest 31 września 28 roku. Jeszcze nie ma PZK, jeszcze nikt nie mówi o Polskim Związku Krótkofalowców, bo jest tylko jedna inicjatywa, ta wcześniej wspomniana, Stanisława Odyńca, opublikowana w Radioamatorze. Tak wygląda sytuacja organizacyjna, kiedy radiokluby zamieniają się powoli na kluby krótkofalowców. Mniej więcej w tym samym czasie, w grudniu 26 roku, powstają dwa takie ośrodki. Jest to Lwowski Klub Krótkofalowców i Polski Klub Nadawców, potem Polski Klub Radionadawców, zwany też w skrócie PKRN-em w Warszawie. Potem jest długa, dwuletnia przerwa. Nikt się w Polsce inny nie próbuje zaangażować w utworzenie innych ośrodków krótkofalarskich, tylko ci krótkofalowcy z innych niż Lwów, innych niż Warszawa ośrodków w kraju zapisują się albo do Lwowa, albo do PKRN-u. Lwów znowu z racji swojej aktywności ma najwięcej tych członków z terenu całego kraju i to on lideruje w ruchu krótkofalarskim w Polsce. Dopiero w grudniu 28 roku powstaje PKRN Poznań, czyli Polski Klub Radionadawców w Poznaniu, który jest filią Warszawskiego Klubu Radionadawców. To była taka próba Warszawy przejęcia kontroli nad zachodnią, że tak powiem, częścią kraju i tam stworzenia aktywnego ośrodka krótkofalowców, żeby przeciwdziałać aktywności Lwowa. W marcu 29 roku powstaje Wileński Klub Krótkofalowców i potem w kwietniu 29 Krakowski Klub Krótkofalowców. Kiedy te kluby już funkcjonują, zaczyna się między nimi rywalizacja o to, który i w jaki sposób zorganizuje krótkofalarstwo w Polsce. 19 czerwca 27 roku na nadzwyczajnym walnym zebraniu LKK LKK decyduje o przystąpieniu do Związku Stowarzyszeń Radioamatorskich, czyli wracamy do tej inicjatywy nieistniejącego już w tym momencie radioamatora braci Odyńców. Lwowski Klub Krótkofalowców widział przyszłość krótkofalarstwa polskiego w formie stowarzyszenia samodzielnych klubów regionalnych. Lwów nie chciał poddać się pomysłowi Warszawy, PKRN-u, które dążyło do utworzenia Związku Krótkofalowców, ale jako związku osób fizycznych z centralą w Warszawie. To, co mamy dzisiaj,
Mamy stowarzyszenie, Związek Osób Fizycznych. Ta walka między Lwowem i Warszawą była bezpardonowa. Nie żałowano epitetów, nie żałowano komentarzy, które się ukazywały w prasie tamtejszej, ówczesnej polskiej. Tutaj mamy taki, już pojawił się w miejsce radioamatora, pojawił się radioamator polski tutaj. I tutaj jest taki tekst, który zamieszczony został w radioamatorze polskim w numerze drugim, w lutowym 1929 roku. Mowa jest o tych nieporozumieniach i o tym, że dobrze by było, żeby to uporządkować. Krótkofalowiec Polski, czyli czasopismo wydawane we Lwowie przez Lwowski Klub Krótkofalowców, w odpowiedzi na te teksty w radioamatorze polskim pisze wprost o grupie warszawskich nadawców skupionych w PKRN Warszawa, która pozwoliła sobie na ogłoszenie w numerze 38 radioamatora komunikatu, w cudzysłowie, że to nie jest naprawdę komunikat, którego jedynym celem zdawała się być chęć rozbicia jednoczącego się polskiego krótkofalarstwa oraz wyrobienie zgoła dziwnego wyobrażenia o zadaniach i kierunku nowej ogólnopolskiej organizacji pod nazwą PZK. To, co już mówiliśmy, LKK bardzo aktywnie działając, proponuje nową formułę organizacji, która ma się nazywać, zdaniem członków LKK, Polskim Związkiem Klubów Krótkofalarskich, PZKK. Ale nadal jest to formuła zrzeszenia klubów okręgowych, czyli formuła federacji, a nie osób fizycznych. I wybrano komisję w LKK, która się miała zająć szczegółami utworzenia takiego związku PZKK. I pisze między innymi w uchwale LKK, że klub stoi na straży interesów ogółu i nie może sobie pozwolić na traktowanie spraw dotyczących najżywotniejszych interesów całego polskiego krótkofalarstwa z punktu widzenia jakiegoś ośrodka, choćby tym ośrodkiem miała być stolica. No, w żadnym przypadku LKK się na to nie godzi. I tutaj do akcji wkraczają władze państwowe. Bo ten spór trwa bardzo długo, przybiera na sile i do akcji wkracza Ministerstwo Spraw Wojskowych, Ministerstwo Poczt i Telegrafów. I jak ważna to była sprawa, jak dalece poważnie traktowały władze ten spór wewnętrzny w polskim krótkofalarstwie, świadczy o tym fakt powołania przy Instytucie Radiotechnicznym w Warszawie działu radioamatorskiego. Instytut zajmujący się sprawami techniki otrzymuje pieniądze, otrzymuje etaty i tworzy dział radioamatorski. Na czele jego staje wtedy kapitan Janusz Groszkowski, późniejszy profesor, słynny z książki o lampach. Jest to projekt oczywiście warszawski, czyli PZK ma być ogólnopolską organizacją osób fizycznych z centralą w Warszawie. W ogóle nie uwzględniono w tym projekcie stanowiska Lwowskiego Klubu Krótkofalowców. Następują nieskuteczne, trzykrotne, czwarta skuteczna próby powołania zjazdu założycielskiego Polskiego Związku Krótkofalowców, bo tak się w tym projekcie Instytutu Radiotechnicznego miał nazywać związek. Nie wchodząc już w kolejne te daty, trwała kampania dezinformacyjna po obu stronach. Ogromne środki i siły angażowano w tym celu. Korzystano z układów towarzyskich, między innymi właśnie Adama Ewenberga, dyrektora filii zakładu Philipsa, Siemensa, przepraszam, w Lwowie. Tu jest zdjęcie zjazdu delegatów klubów krótkofalarskich, pierwszego z serii tych zjazdów, który się odbył. I to zdjęcie jest najlepszym dowodem tego, że ten zjazd się odbył, ale w ramach tej dezinformacji
PKRN informował, że do takiego zjazdu nie doszło. A zdjęcie wykonał członek PKRN-u i osobiście go podpisał. Co widzicie tutaj, czyli Trębiński, Władysław, TPAD, z takim znakiem wtedy pracujący. To jest zdjęcie zrobione na tle fortów mokotowskich, gdzie była zainstalowana pierwsza radiostacja, którą w 18 roku, którą Niemcy zostawili. To stąd właśnie z tego fortu nadawano komunikat i łączono się z ambasadami i przedstawicielstwami różnych krajów. To była jedyna radiostacja w Warszawie, którą mógł rząd wtedy nowy Polski wykorzystać. Tutaj, nie wiem czy to jest czytelne, ja to sam tego nie przeczytam, nawet tutaj na ekranie, ale jest to apel wystosowany przez Polski Klub Radionadawców, zapraszający na zjazd założycielski PZK i zaczyna się mniej więcej od słów, że źle się dzieje w krótkofalarstwie polskim. Dochodzi w końcu za czwartym razem do skutecznego zwołania tego zjazdu założycielskiego PZK i to jest zjazd, który się odbywa w Warszawie w Instytucie Radiotechnicznym między od 22 do 24 lutego 1930 roku. Zbiera się na nim 150 delegatów, którzy reprezentują 352 członków wszystkich klubów krótkofalarskich. Co warte podkreślenia, ta tendencja do określonej formuły prawnej tego związku krótkofalowców forsowana przez rząd mówi w paragrafie 29, że założycielami PZK jest Instytut Radiotechniczny, jest na pierwszym miejscu i Lwowski Klub Krótkofalowców i Polski Klub Radionadawców, Polski Klub Radionadawców Poznań, Wileński Klub Krótkofalowców i Krakowski Klub Krótkofalowców. To jest pierwsza szóstka, która założyła Polski Związek Krótkofalowców. To jest zdjęcie z sali obrad zjazdu założycielskiego. Ten zjazd nie przynosi niestety zamknięcia sporów o formułę organizacyjną Polskiego Związku Krótkofalowców, bo jak pisze Krótkofalowiec Polski już po zjeździe, zaraz w pierwszym numerze, że najtrudniejsze były prace komisji statutowej. Tutaj dopiero uwydatniły się zasadnicze różnice poglądów poszczególnych dotychczas istniejących organizacji krótkofalowych na wygląd przyszłego ogólnego Związku Krótkofalowców. Dotychczas opracowanym jako projekt w statucie dominowała idea supremacji jednego z istniejących klubów, czyli PKRN-u, który przemieniwszy się w centralę objąłby naczelne stanowisko w krótkofalarstwie polskim. I tak dalej, i tak dalej. Generalnie to stanowisko i ten projekt nie był również akceptowany przez Lwowski, nie tylko przez Lwowski, ale przez Wileński i Krakowski klub. One też nie chciały takiej formuły organizacji. To, co zostało na zjeździe przegłosowane, kompromis, ostatecznie nie został z kolei zaakceptowany przez komisariat rządu na miasto stołeczne Warszawy, czyli odpowiednik takiego dzisiejszego biura spraw obywatelskich, który zatwierdza statuty. Z kolei zmiany, jakie zalecił tenże komisariat rządu, nie zostały przyjęte przez większość klubów krótkofalarskich w Polsce, tych uczestników zjazdu założycielskiego. I dopiero walne zgromadzenie PZK 15 marca 1931 roku, czyli rok, ponad rok po tym zjeździe założycielskim, przyjęło nowe założenia statutu PZK, ale to jeszcze nie koniec, jeszcze statutu nie ma PZK, spór trwa nadal, bo Lwów nadal dąży do tego, aby to była federacja klubów lokalnych. I dopiero w grudniu
przepraszam, dopiero 17 czerwca 1933 roku, czyli przeszło 3 lata po walnym zgromadzeniu PZK, zostaje przyjęty, poprawiony i już uzgodniony statut PZK przez wszystkie kluby. Rezultatem tego ustalenia powstania PZK ze statutem akceptowanym przez wszystkie kluby działające wtedy w Polsce, krótkofalarskie kluby, jest decyzja Lwowskiego Klubu Krótkofalowców, który wycofuje swoje uczestnictwo jako reprezentant Polski w Jaru. To jest grudzień 1939 roku i PZK zostaje tym przedstawicielem przy Jaru i tak jest do dzisiaj i na tym kończę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Tomkowi Kroskiem na 105CC za przedstawienie genezy ruchu radia amatorskiego w Polsce. Jak koleżeństwo widzi, nieźle się kotłowało. Skąd my to znamy? Widocznie tradycja tak. Duch w narodzie nie tradycja również. Zapraszam Adama Nogaja, SP5 Ewa Paweł do przedstawienia wystąpienia Moja 50 w eterze. Panie Prezesie, dostojni i szanowni goście, szanowny panie, panowie, koledzy. Jest to wielką przyjemnością w tak zacnym gronie, znaleźć się w tak zacnym gronie z krótkim wystąpieniem poświęconym obrazowi krótkofalarstwa polskiego w okresie minionych 50, 40, 30 lat. Szanowni Państwo, zanim przejdę do meritum sprawy, chciałbym wspomnieć, że uczestniczymy w celebracji 90. rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców. Jest to jedno z wydarzeń ostatnich miesięcy ważnych dla Polski. Przed półtora rokiem cała Polska obchodziła stulecie powstania niepodległego państwa polskiego. Początków. Za pół roku obchodzić będziemy stulecie Bitwy Warszawskiej. Wygrana bitwa uratowała Polskę przed Czerwoną Pożogą, uratowała Europę przed bolszewizmem. Te wszystkie wydarzenia mają jeden wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest nasza celebracja współczesnego pokolenia w stosunku do pokolenia naszych ojców i dziadków, które włożyło niewyobrażalny wysiłek w odzyskanie przez Polskę niepodległości, włożyło niewyobrażalny wysiłek w odbudowę niepodległego państwa polskiego, odbudowę gospodarki polskiej, zrujnowanej doszczętnie w wyniku I wojny światowej, które walczyło we wrześniu 1939 roku, a po przegranej wojnie podjęło działalność konspiracyjną. Ludziom tym to pokolenie zostało skatowane przez zbrodnicze reżimy i my, powojenne pokolenie, winni jesteśmy tym ludziom naszą pamięć i nasz szacunek. Winni jesteśmy pamięć naszym kolegom krótkofalowcom. Nie było ich wielu przed wojną. Według danych z 1938 roku było ich około 350. Ale w oparciu o te kadry wyrosła polska radiokomunikacja, wyrosło szkolnictwo, wyrosła produkcja sprzętu radiowego, telekomunikacyjnego, wyrosła polska radiotechnika. O tych ludziach też nie powinniśmy zapominać, podobnie jak o kolegach już z powojennego pokolenia, którzy przedwcześnie odeszli. Pamiętajmy o naszych kolegach.
Szanowni Państwo, tematem mojego wystąpienia, jak zostało powiedziane, jest zaprezentowanie w ogólnym zarysie minionych 50, 40, 30 lat. No i próba pokazania, czym te minione lata różniły się w stosunku do czasów obecnych. No, różniły się wszystkim. No, przede wszystkim my byliśmy młodymi źrebakami, którym się wydawało 20-paroletnimi, że jesteśmy gotowi świat podnieść do góry, jeżeli tylko znajdziemy punkt podparcia. No, tego punktu podparcia niestety nie było. Różne było wszystko, również i krótkofalarstwo. No, zacznijmy od sprzętu. Sprzęt w latach 70., nie w 80., to nie transceivery, przy których każdy z nas obecnie siedzi. To nadajniki wykonywane własnoręcznie lub przez kogoś zaprzyjaźnionego z otoczenia, z reguły telegraficzne, czasami był jakiś modulator foniczny. Rzadko, bardzo rzadko, ale zdarzały się transceivery wykonywane przez tęgie głowy radiotechniczne produkcji radioamatorskiej. Pierwszy transceiver, gdzie się zobaczyłem w 1973-74 roku w Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Związku Krótkofalowców w Szczecinie. No, było wydarzenie, jedna gałeczka, pokręcić, piękny odbiór. Porównywałem do znanego mi sprzętu wojskowego R250, był to gorszy sprzęt, jeżeli chodzi o część odbiorczą. Na tej 250 można było bardziej wyselekcjonować sygnał, no ale było to cacko, naprawdę było cacko, małe, niewielkie. Ja sam w tym czasie miałem pudełko transceiver, znaczy na GU50, antenę long wire, no i znaczy tylko telegraficzne. Jakie były anteny? Anteny w znanym mi czasie lat 70., 80. to przede wszystkim anteny drutowe, dipole, long wire, Windom, G5RV, popularna antena kilkupasmowa. Po raz pierwszy antenę kierunkową Kubical Quad zobaczyło moje kolegi SP1YG, teraz chyba SP1EG. Mieszkał pod Szczecinem, zaprosił mnie, no podjechałem tam wieczorem, był ciemny wieczór, patrzę i nie wierzę. W takim jednopiętrowym budynku stoi jakaś potężna gabarytów antena. No po ceremonii powitania posadził mnie przy sprzęcie. No zobacz, jak to chodzi. Włączył stację jakąś tam średnio dobrze odbieraną, znaczy na Kubical Quadzie, przełączył na dipola, a na dipolu nie było słychać nic. No co pomyślałem? No Wiesiek ze mną no, sobie pogrywa, przecież nie może być tak, że między jedną a drugą anteną były takie różnice. Jak przystał na listkach etruska, zrobiłem własny eksperyment, ustawiłem jakąś słabą stację na dipolu, ukierunkowałem, obróciłem się Kubical Quadem, no i przełączyłem na Kubical Quad. No i ta stacja, która była ledwo słyszalna na dipolu, o, raptem zaczęła chodzić na 5859, znaczy na tym kładzie. No, zrozumiałem, że to, o czym zawsze marzyłem, że mieć moc z pół kilowata, kilowat, wtedy będę robił DX-y, to jest coś niepotrzebnego, że to nie moc decyduje o robieniu DX-ów, że to trzeba mieć po prostu porządną antenę. No i tak poznałem, znaczy zaletę anteny kierunkowej. Później pojawiły się Yagi, no ale to generalnie w tych moich latach, tak przy okazji, to co opowiadam, może być interesujące dla koleżeństwa, które wystartowało w naszą krótkofalarską przygodę w latach 90., dla młodzieńców, którym czas pomalował fryzurę na biało, tak jak i mnie. No, mam nadzieję, że te obrazy są wspólne. Przepraszam, że mówię rzeczy, które no, są po prostu znane. Szanowni Państwo, jak wyglądała operatorka w czasach odległych? No, znacząco inaczej od tej współczesnej. W tej chwili mamy klaster przed nosem, komputer, tam jest wykaz, prawda, jakie stacje chodzą, DX-y, myszką naciskamy, kad nam przestraja, kilka puknięć w klawiaturę, no, połączności, łącznie z zalogowaniem. Kiedyś tak nie było. Nie było komputerów, w związku z czym siedziało się na paśmie, no, przede wszystkim na 14, była to królowa pasm, no i kręciło się gałką od lewej do prawej. Ja zrobiłem się na tak zwanego DX-mena, w związku z czym łączności w nocy albo nie zrobiłem żadnej, albo zrobiłem jedną, ale to był nowy kraj. Zawsze polowałem za nowymi krajami, za DX-ami. Kręciło się tam gałką przez całą noc, rano, półprzytomny, trzeba było biec do pracy. I tak to wyglądało przez lata. DX-y można było zdobyć w tak zwanych netach.
po południu, gdzie 16-17 chodził taki net, który prowadził za moich czasów, z tego co pamiętam, 7X, czyli jakaś stacja z Algierii. No i tam zbierał stacje, znaczy z północnej Afryki, z Azji Mniejszej. Jak zebrał kilka stacji, no to następnie zbierał stacje między innymi z Europy. Kto z kolegów chce rozmawiać, tu na częstotliwości stacje DX-owe, takie, takie. Tam się robiła kolejka kilkudziesięciu stacji. Wołał te stacje SP5, EPP, Twoja kolej. No i wybierałem sobie, którego DX-a chcę, z reguły tego, którego nie miałem. I króciuteńko, tam załóżmy 3-3, tamten potwierdzał. Lider prowadzący potwierdzał, łączność zatwierdzona, następny i tak dalej, i tak dalej. Najciekawszy to był net Pacific, znaczy chodził gdzieś chyba 6.30 rano, no to był dramat, bo znaczy o godzinie 7.30 ja powinienem pędzić do autobusu, żeby do pracy dojechać. No jak mnie w kolejce nie wyczytano, chociaż zostałem zapisany, a tam chodził Pacific, super stacje z Pacyfiku, prawda, które czasami były słychać, czasami nie słychać. To co się działo, to przeciągnąłem to, prawda, do 8.40, a potem trzeba było brać taryfę i pędzić taryfą do pracy. No, takie to życie krótkofalowca, który kocha swoje hobby, chciał polować, znaczy nowy kraj. Szanowni Państwo, jak wyglądały zawody? No też wyglądały zupełnie inaczej jak obecnie. Jak wyglądają obecnie, każdy z nas doskonale wie. Komputer, można w ogóle nie dotykać klucza, łączności robić, wszystko, prawda, zapisane w elektronicznym logu. Kiedyś log był papierowy. Pisało się czas, pasmo, stację, raport odebrany. No a poza tym było kilkanaście kartek po lewej stronie, pod ręką i tam, załóżmy, w zawodach skandynawskich na kartce LA, SM, DL. No i znaczy, jak się zrobiło jedną łączność, to trzeba było odnotować w logu papierowym, a poza tym na tej kartce, żeby nie powtarzać łączności. Gdzieś w 73 czy 74 roku po raz pierwszy pamiętam, że miałem taką sytuację, że zrobiłem chyba jakiegoś Szweda, a temu zajęła sekunda. SP5, EPP, podwójna łączność. I cholera, co się dzieje? Ilu ich tam musi być? Bo ja potrzebowałem jakiś czas, żeby do tych kartek zajrzeć i zobaczyć, że tą stację mam. Zrobiłem błąd, a ten w ciągu sekundy, prawda, już mi nadaje, że mamy podwójną łączność. Po zawodach rozmawiam z kumplem, a Adam, widzisz, na zachodzie już mają komputery. No, komputery jacyś wiedziałem, między innymi tych wojennych, prawda, związanych z Enigmą, Colossus. Wiedziałem, że jest Atari, ale wiedziałem, że to są komputery raczej do zabaw, do gier dla dzieciaków, nie do programów krótkofalarskich. A okazało się, że są takie programy już tam gdzieś na zachodzie, prawda, wykorzystywano komputery do łączności, gdzie automatem, prawda, jak gdyby od ręki widział, prawda, że tą łączność ze mną miało. To była nowość. Kartki z ciekawymi zawodami były zawody lokowskie związane z tak zwanym dniem polnym. Trzeba było wystartować z namiotu na jednym wacie, na RBM-ce, na czymś takim, ale nie więcej. No były stacje, które pogrywały sobie, czyli mówiąc inaczej, chodziły z klubu, tą mocą 50-100 watów i to oczywiście wszyscy wiedzieli, to słychać, prawda. No ja razem z kumplami w tych zawodach zawsze żeśmy pracowali, znaczy honorowo, czyli na tej RBM-ce, na antenach fabrycznych. To, co było nowe, to akumulator z samochodu wzięty, żeby, prawda, nam nie siadło. No, ponieważ był to pierwszy okręg, gdzie stacji było mało, to zajmowaliśmy wysokie miejsca, zarówno w pierwszym okręgu, jak i w Polsce. W którymś roku dostaliśmy nawet złote odznaki lokowskie, no właśnie za wyniki, prawda, w tych zawodach. Było to coś ciekawego, ale to robiono metodą tradycyjną. Szanowni Państwo, inne były pasma. Pasma były podstawowe, prawda, 3,5, 7, 14, 21, 28, UKF 144 i tam ponad 400, ale emisje były znacznie podstawowe, czyli A1, A2, A3. Gdzieś w połowie lat 70. z tego co pamiętam, bo proszę zobaczyć, mogę się mylić, zaczęto wydawać licencje na SSB. No i zaczęło się szaleństwo, poszukiwanie skąd by tu wziąć kwarce, prawda, żeby w zbudnicę zbudować, bo te łączności, prawda, SSB emisjami A1A, A3A były zupełnie inne.
znacznie więcej mocy, jak gdyby tej wypromieniowanej, prawda, tej użytecznej szło, prawda, w antenę. No i szukało się kwarców i znaczy powstawały wzbudnice. Mało było, tak jak wspomniałem, transceiverów amatorskich. Były natomiast nadajniki. Pasma były pełne stacji. To nie jest tak jak teraz, że włączy się 14, 18, 7, a na paśmie jedna, dwie stacje albo w ogóle nic nie ma. Te pasma były pełne. Człowiek, który kochał łączność, na dobrą sprawę 24 godziny mógł siedzieć i zawsze tam te stacje chodziły. Teraz tak nie jest, przynajmniej tak mnie się to wydaje. Szanowni Państwo, nie było też w czasach, które pamiętam, o których mówię, ludzi chorych wśród krótkofalowców. Mówię o przypadkach takich, z którymi się spotykałem ostatnimi laty, gdzie na stacji DX-owej, którą oczywiście jak zwykle słabo, bardzo słabo słychać, jakiś półgłówek siedzi i celowo zakłóca przez pół godziny, godzinę, dwie godziny, po to, żeby dokuczyć tym korespondentom w Europie, w Stanach. No dlatego, bo ma taki gest, jakieś to podłe. To nie złośliwość, to tylko człowiek chory może takie rzeczy robić, a z tym się chyba żeśmy spotykali. Szanowni Państwo, gwałtowne zmiany w mojej opinii w krótkofalarstwie nastąpiły w latach 90. Zmieniła się Polska, zmieniło się polskie krótkofalarstwo. Z czego to wynikało? Do 90. roku moje zarobki wojskowego wynosiły gdzieś około 25 dolarów. W związku z czym zakup Transceivera za 300, 400 używanego oczywiście dolarów był nie do pomyślenia. To 90%, 95% pochłaniało egzystencję, w związku z czym w przewidywalnym czasie nie byłem w stanie przewidzieć, że stać mnie będzie kiedykolwiek na ten transceiver. Lata 90. zmieniły relacje po dewaluacji. No raptem okazało się, prawda, że te zarobki to już są 300, 400 dolarów, a tu już można było, prawda, jakieś tam pieniążki, prawda, zaoszczędzić, pomyśleć o transceiverze. Znacznie więcej pojawiło się anten kierunkowych. No i wtedy, prawda, zmienił się obraz tego naszego krótkofalarstwa. Pojawiły się komputery, 95 rok, no to jest Windows 95, prawda, okienkowy, to już nie jest DOS. Są programy logujące, już to krótkofalarstwo, jakby, prawda, zintegrowane jest z komputerem. Staliśmy się chyba bardziej zamożni. Kiedyś ekspedycji DX-owych było takich porządnych, prawda, gdzieś tam na Pacyfik, Ocean Indyjski, organizowanych z reguły przez bogatych Amerykanów, było kilka. Teraz jest kilkanaście, kilkadziesiąt, także i polskich, i to bardzo cieszy, ukłon dla kolegów, którzy takie ekspedycje organizują i w takie ekspedycje uczestniczą, zazdroszczę. Szanowni Państwo, elektroniczne potwierdzenie łączności, elektroniczne logi, klastry, to jest wszystko, co przyniosły lata 90. i co zmieniło obraz naszego krótkofalarstwa. Ostatnia kwestia, którą chciałem poruszyć, to jest taka bardzo osobista, co krótkofalarstwo wniosło do mojego życia. Wniosło dużo. Przede wszystkim poznałem piękne hobby, które rozwijało w sposób znakomity moją osobowość. Poznałem technikę. Byłem super operatorem, ponieważ w wojsku także byłem przez pewien czas radiooperatorem. Jestem osobą, która wywodzi się ze środowiska wojskowego i to z bardzo interesujących jednostek wojskowych. W związku z czym to dodatkowe wsparcie, jak gdyby wyniesione z zdolności krótkofalarskich, czyniły ze mnie super radiooperatora, super dowódcę radiowego. Poznałem fajnych kolegów, super kolegów, wiele od nich mogłem się nauczyć, na życzliwe wsparcie zawsze mogłem liczyć. Ja rozumiem, że to te życzliwe koleżeńskie relacje dalej panują w środowisku krótkofalowców. Jeżeli słychać o jakichś niesnaskach, kłótniach, intrygach, szczerze, smutno, bardzo smutno, a u nas jest, szanowni państwo, powinniśmy się szanować, lubić, wzajemnie wspierać. DX-owanie dostarczało super radości, dostarczało, dostarcza. Każdy nowy kraj,
wywoływał radość, z którą nie było się z kim dzielić, no bo i po co? Wtedy, kiedy się zrobiło nową stację DX-ową, wtedy, kiedy się dostało QSL-kę, to były dwie radości, prawda? To zostało do końca. Krótkofalarstwo nauczyło mnie odpowiedzialności. Przyznać się muszę, gdy wcześniej o tym nie mówiłem, do jednego wydarzenia, gdzieś 72 3 roku, mianowicie startowałem na Mistrzostwach Świata Krótkofalowców na G50 na 50 watach z anteną dipol na kluczu sztorcowym. No i o dziwo zająłem pierwsze miejsce w Polsce. Zdobyłem piękny dyplom WWDX Contest. Od tego czasu zacząłem polować na dyplomy DXCC, SPD, ISCC, WAC, WAS. No, zbierałem tych dyplomów z 40 i tak się zagalopowałem w tym polowaniu na dyplomy, że postąpiłem raz bardzo elegancko. Trafiłem na taką książeczkę, broszurę Polskie Dyplomy Krótkofalarskie. Był tam taki dyplom Piastów Śląskich. Tam bodaj, proszę zobaczyć, mogę się mylić, bo to odległe lata, trzeba było nawiązać pięć łączności ze stacjami z Dolnego Śląska. Były wymienione znaki, przejrzałem log, znalazłem 3 lub coś koło tego, no ale 2 nie miałem. Przystał na Liska Etruska, pomyślałem, łączność potrafię nawiązywać z całym światem, wcześniej czy później, z jakimiś tam stacjami z 6 okręgu, też łączność nawiążę. No, z wyprzedzeniem dopisałem jakieś tam 2 stacje z wykazu, które były, prawda, w tej książeczce, wysłałem do dyplom menadżera. Po 2-3 tygodniach przychodzi piękny dyplom Piastów Śląskich z maleńką karteczką. Widzę kolego, że koledze na naszym dyplomie bardzo zależy, więc tu przesyłam. Pozwolę sobie tylko zwrócić uwagę, że stacja taka i taka od 5-7 lat jest nieaktywna. No, uderzenie w nos było przepotężne. Wiele tygodni spędziłem rozmyślając, co ja zrobiłem. Jak ja mam postępować? Kim ja mam być? Dyplom oczywiście podarłem. Przestałem już dalej polować za dyplomami, znalazłem inną pasję. No i to zapoczątkowało głębokie przemyślenia. Kim ja mam w życiu być? Jakimi metodami działać? Czy mam być Liskiem Chytruskiem, kłamcą, wichłaczem, realizującym cele przy użyciu takich metod? Czy mam być osobą odpowiedzialną, honorową, której daleko, bardzo daleko do takich działań? I oczywiście te przemyślenia zrobiły ze mnie innego człowieka, człowieka odpowiedzialnego, honorowego, który z wichłactwami, kłamstwami nie miał i nie ma nic wspólnego. Szanowni Państwo, krótkofalarstwo dostarczało też, przepraszam, spojrzę na zegarek, przydzielą mi Państwo jeszcze 5 minut do kończenia wypowiedzi. Mam Państwa zgodę? Tak. Super, dziękuję. Krótkofalarstwo dostarczyło nie tylko radości tej związanej z DX-owaniem, ale też takich sytuacji nieprzewidywalnych. No weźmy gdzieś tam 72 rok. Mieszkam w hotelu internacie wojskowym na 2 piętrze, ciemna noc. Mam tam swój nadajnik 50-wantowy, antenę longwire, odbiornik RPM-kę, godzina 1-2 w nocy i stukam CQDX, łosie DX-ie, tu Adam na ciebie poluje. Długie, powolne wywołanie, takie typowe, prawda, dla łączności DX-owych. No wiadomo, że żadna stacja europejska na takie wywołanie nie powinna odpowiadać. I nagle słyszę, aż ta RBM-ka niemalże podskakuje. SP1 EPP, tu SP1 EXI. Cholera, pomyślałem sobie, co za osioł, nie słyszę, że ja DX-a wołam. No i za chwileczkę, aha, no ale etykieta nakazuje, żeby łączność nawiązać, w związku z czym nawiązuje. SP1 EXI, SP5 EPP. Dzień dobry, już było po północy, moje imię Adam, QTH Dziwnów, no i tak dalej, prawda? Za chwileczkę słyszę, Adam, ja mam na imię Edek, jestem twoim sąsiadem i mieszkam piętro niżej. I tak zapoczątkowana została przyjaźń, która przetrwała omalże 50 lat. No, jedna z ciekawostek. Druga z ciekawostek, gdzieś połowa lat 80. wylądowałem na studiach doktorskich w Warszawie. Zaangażowałem się w prowadzenie drużyny harcerskiej. Tam z wielkim społecznikiem organizujemy obóz gdzieś na 160 dzieciaków letni. Jest gdzieś chyba maj, czerwiec, gdzieś połowa lat 80. Kolega prowadził jak gdyby ten hufiec.
Adam, mam potrzebę, żeby pójść do Gieki, nie poszedłbyś ze mną, żeby mnie zachęcić, dodał, tam jest klub krótkofalowców, to poznasz ludzi, zobaczysz stację, a no i chwycił mnie, haczyk założył, super, no chwyciłem haczyk, pędzę z nim, załatwiliśmy tam sprawy, prawda, generalnie chodziło o przygotowanie całej infrastruktury, namiotów, łóżek i tak dalej, kuchni, prawda, żeby dla tych dzieciaków dużej ilości, 160, jak już wspomniałem, zorganizować obóz. No jak żeśmy zakończyli, schodzimy gdzieś godzina około 16 tam do SP5 ZHP, stacja główna, komendy głównej. Siedzi kilka osób, których nie znałem, przywitałem się, siadaj Adam, miło cię poznać, tu jakaś kawa, no, ale mnie nie było na... Nie po to przyszedłem, żeby gadać, słuchajcie, musiałeś przy stacji, siadaj jak chcesz. No to poszedłem do drugiego pomieszczenia, tam było drugie pomieszczenie. Włączyłem, był transceiver, włączyłem transceiver, prawda, no i słyszę, że jakieś zawody są. Byłem w gościach, nie miałem prawa bez zgody, prawda, no jak gdyby użytkowników odpalić stacji. Pytam, słuchajcie, jakie zawody są, mogę wystartować? Startuj jak chcesz. No dobra. Ustawiłem się na częstotliwości, ale stacje podają tam coś, nie pamiętam co, proszę zobaczyć, to długie lata. W każdym razie nie wiedziałem, jakie to zawody, w związku z czym zaczepiłem jakąś stację z okręgu trzeciego, tam SP3, nie pamiętam końcówki, załóżmy APC, tu SP5 ZHP, witam kolegę, włączyłem właśnie stację, proszę mi powiedzieć, co to są za zawody i co się podaje w raportach. Operator potrzebował kilka sekund, żeby się reanimować. Po kilku sekundach jest odpowiedź SP5 ZHP, SP3 ABC, coś takiego. Drugi kolego, to są zawody zorganizowane przez Komendę Główną Związku Harcerstwa Polskiego. Kolega jest stacją główną i dla każdego korespondentów daje 20 punktów. Wpadam do kolegów, mówię, panowie, zawody są zorganizowane przez GK. Cholera, myśmy po to przyszli. Tak się zagadali, że zapomnieli. Widzę, że ubawiłem koleżeństwo, w związku z czym jeszcze jeden dowcip. Tym razem z Białej Podlaskiej, 9. pułk rozpoznania radiowego. Młody 19-latek jest dowódcą plutonu na słuchu. No, na zewnątrz to była jednostka łączności, od środka to była jednostka wywiadu radiowego. Byłem krótkofalowcem, jeden z kolegów się zrzucił, dał mi, miałem już swoje pudełko, znaczy swój nadajnik na wspomniany GU50. Jeden z kolegów dał mi KWM-a, ale ten KWM miał uszkodzony zasilacz. No jak przystało na osobę niemyślącą, poszedłem do kancelarii tajnej, wypożyczyłem instrukcję tajną odbiornika KWM, no i zacząłem się przymierzać, żeby ten zasilacz sobie zrobić, co nie było proste, bo nie miałem nic, nie miałem przyrządów, nie miałem lutownicy i tak dalej, i tak dalej. Tą instrukcję trzymałem tam przez tydzień. Tak zwany kontrwywiad wojskowy, czyli WSW, namierzyło, że instrukcji nie ma w sejfie u dowódcy kompanii, gdzie powinna być. Zrobiło nalot, no i znalazło instrukcję pod poduszką u mnie w pokoju. Przewinienie było przeogromne, to było wyciągnięcie tajnego dokumentu poza koszarę, w związku z czym doprowadzony zostałem przez oblicze dowódcy pułku. Dowódcą pułku był frontowy żołnierz, pułkownik Stanisław, proszę wybaczyć, uciekło mi nazwisko. Nie pamiętam nazwiska w tej chwili, ale może sobie przypomnę. W każdym razie zostałem zaprowadzony przez dowódcę kompanii, batalionu, szefa WSW, do dowódcy pułku, no bo mogło to grozić wyrzuceniem z wojska wręcz. Dowódca pułku, zameldowałem się do raportu, pytał, powiedzcie mi kolego Nogaj, czemu żeście wy tą instrukcję pożyczyli? W pułkowniku melduje, że jestem krótkofalowcem, od jednego z kolegów dostałem odbiornik KWM, mam zepsuty zasilacz, pożyczyłem, bo chciałem naprawić. Macie odbiornik KWM? Melduje, że tak jest. A gdzie ten odbiornik jest? Melduje, że u mnie w pokoju. A gdzie? Melduje, że na stole. Czyli jak był pokój, na środku stał stolik, a na tym stole stało KWM. A instrukcję gdzie żeście mieli? Melduje, że pod poduszką. I WSW jak przyszło, to zabrało wam instrukcję? Melduje, że tak jest. Odbiornika wam je zabrali? Melduje, że nie. No dobrze, kolego, dziękuję, możecie wyjść. Nie domknąłem jeszcze drzwi, kiedy usłyszałem, czy wyżeście już całkowicie ogłupieli? To były takie pierwsze słowa dowódcy, które znaczy wypowiedział. Rezultat był taki, że po miesiącu kilkadziesiąt instrukcji, które miało gryf tajne, ten gryf został zmieniony na jawne albo do użytku służbowego. No, kolejna przygoda. Tych przygód oczywiście można by wymieniać wiele. Szanowni Państwo, jak już wspomniałem, to krótkofalarstwo z lat odległych 50, 40, 30 lat.
we wszystkim się różniło to krótkofalarstwa, które jest obecnie. To, co nas łączy, to chyba przyjaźń, sympatia, to przede wszystkim wzajemne zrozumienie. I miło mi, bardzo miło, że w takim środowisku mogę funkcjonować, mogłem funkcjonować i cieszyć się znaczy ze swoich sukcesów w wojowaniu z Dykesami na pasmach. Dziękuję uprzejmie za poświęconą uwagę. Dziękuję bardzo koledze Adamowi. To tak troszeczkę... Dzisiaj może pewne rzeczy są niezrozumiałe faktycznie, dlatego że jak powiedzieć młodemu, że kiedyś to było takie hasło lataj lotem z DDJ-em, to on tak nie bardzo będzie wiedział, o co chodzi i dlaczego to była taka jakaś no, bardzo z atencją wypowiadane zdanie. Jak kiedyś było, kto nie służył w marynarce na pogłębiarce, to znaczy ten nie wie, co to jest marynarka, tak samo jak ktoś, kto nie pracował na RBM-ce, nie używał USP, to dzisiaj, kiedy transilwery można w każdej chwili kupić bez problemu i to za nieduże kwoty dostać. Stąd te opowieści, jak to się kiedyś zaczynało, 1V1 i to działało, dla młodych niewiele mówi. I myślę, że Bohdan SP3LD troszeczkę tę bajkę o żelaznym wilku dla niektórych rozjaśni, pokaże na zdjęciach. Tym, którzy wiedzą, to może z sentymentu gdzieś tam się jakaś łezka wokół zakręci. W głowie zakołacze, o ja na tym pracowałem, to u mnie stoi jeszcze gdzieś w piwnicy, ja na tym zaczynałem. Sprzęt, na jakim pracowali krótkofalowcy w okresie 90 lat PZK, Bohdan Szkudlarek, SP3LD. Witam serdecznie wszystkich kolegów. Jestem takim złomiarzem, kustoszem Wirtualnego Muzeum Krótkofalarstwa Polskiego. Mam pewne dokonania na stronie Old Timers Clubu. Zajmuję się zbieraniem informacji o sprzęcie, tak jak Tomek. Bardziej skupia się na ludziach, tak ja staram się zachować jakieś resztki po sprzęcie związanym z krótkofalarstwem polskim i tutaj jak gdyby Tomek mnie zmotywował do tego dobrych parę lat temu, 25 lat temu, jak zrobił pierwszą replikę urządzenia TPAX-a, które miało być dzisiaj prezentowane, ale niestety Tomek komuś pożyczył i nie pamięta komu. I stąd zaginęło na ten czas. Będziemy poszukiwać, mam nadzieję, że znajdziemy, a jak nie zrobimy kolejną replikę, bo ta 25-letnia po prostu zaginęła. Tak więc zaczynamy od tej repliki Tomasza. To było to, co powstało w 1995 roku. Tomek zrobił replikę na nadajnika i odbiornika, na jakich kolega Hefsman robił pierwsze łączności w ramach krótkofalarstwa polskiego. Jeżeli byśmy popatrzyli, to ten nadajnik to jest w oparciu o konstrukcję Hatneya. Była to konstrukcja, powstała w 1920 roku w Stanach Zjednoczonych. Natomiast dokładnie... Momencik, ja sobie tutaj może poradzę tak po staremu. O! Ten nadajnik był opisywany w czasopismach amerykańskich dokładnie w 1928 roku, że się tak wyrażę, QST został opisany, czyli była to taka nowinka. Ten nadajnik mógł pracować zarówno na CW, jak i na AM-ie, a szybko został przekazany do wykorzystania w Polsce i krótkofalowiec polski już 1 lutego 1929 roku opisywał taki nadajnik, jak go wykonać w naszych realiach, to znaczy w oparciu o podzespoły, które były dostępne w Polsce, ponieważ tutaj mieliśmy troszeczkę inny dopór technologii, w sensie lamp elektronowych. Amerykanie mieli troszeczkę inne rzeczy niż my tutaj w Europie. W Polsce opieraliśmy się na produktach Philipsa lub tych lamp niemieckich. I stąd te różnice. Ale jeżeli popatrzymy na
okres, to naprawdę w dobie dzisiaj internetu, powiedzmy, to by było szybko, a w tamtych czasach, kiedy trzeba było przesłać jakieś informacje ze Stanów i potem to opublikować w polskich realiach, to nie było tak proste, a to jednak funkcjonowało. Tu mamy zdjęcie z Narodowego Archiwum Cyfrowego, gdzie właśnie kolega na takim sprzęcie pracuje. Okres międzywojenny to był okres, gdzie niestety no, nie wszyscy byli bogaci, szczęśliwi i mogli kupować super urządzenia. Bardzo dużo osób budowało te urządzenia. Raz z racji tego, że było to dla nich ciekawym wyzwaniem, ale też z powodów takich czysto prozaicznych, ile to kosztuje. I tutaj w 1938 roku Wileński Klub Krótkofalowców wydał takie czasopismo, które można powiedzieć, to było wprowadzenie w świat krótkofalarstwa. Cała, znaczy, jakie kluby są, jakie są adresy, na czym to wszystko polega, jak się uczyć alfabetu Morsa, jak zrobić nadajnik i odbiornik. I tutaj właśnie mamy przykład bardzo popularnego w tym czasie odbiornika od nazwiska Schnell. To nie był niemiecki, tylko to był amerykański krótkofalowiec. On opisał taki odbiornik i taki odbiornik na lampach produkowanych w zakładach Philipsa można było za nieduże pieniądze sobie wybudować. I do tego był w tym samym opisie technicznym nadajnik w oparciu o jedną lampę. Koszt tego całego przedsięwzięcia, w sensie nadajnika, przy 6 watach mocy wyjściowej, to było 22 zł. Także ja tutaj, jak patrzę na to, to tylko mi się to z kolegi Janeczka Bartkiem kojarzy, gdzie naprawdę za bardzo niewiele pieniążki można było mieć jakieś urządzenie do pracy na SSB i naprawdę to była dla nas w latach 80. też w pewnym sensie pewna rewolucja. No, takie stacje bardziej wyszukane tutaj widać na zdjęciu miały troszeczkę bardziej rozbudowany sprzęt, ale to takich stacji było mniej. Te stacje takie DX-owe no, musiały sobie troszeczkę rozbudowywać te urządzenia i z reguły robili to samodzielnie, ewentualnie przy pomocy jakichś znajomych. Trzeba przyznać też, że Polski Związek Krótkofalowców przed wojną, niezależnie od tych konfliktów, o których Tomasz opowiadał, potrafił na przykład załatwić coś takiego, że ściągali ze Stanów Zjednoczonych lampy amerykańskie, które były najnowocześniejsze i w stosunku tak, żeby opłaty celne były jak najmniejsze dla krótkofalowców. No niestety zaczęła się II wojna światowa, która no, nie zaczęła się zbyt dobrze, w sensie, że jeszcze przed samym wybuchem sprzęt krótkofalowcy polscy przekazali do specjalnych depozytów, podobnie jak w stanie wojennym, który był dużo, dużo później i sami pozbawili się dostępu do pewnych urządzeń. Oczywiście potem władze niemieckie to przejęły, no i oczywiście przez całą wojnę nikt z Polaków nie mógł posiadać ani odbiornika radiowego, ani żadnych podzespołów. Za takie rzeczy był wyjazd do Auschwitz albo do innego obozu koncentracyjnego, to takie przypadki miały miejsce. Jeżeli były znalezione jakieś kondensatory czy baterie anodowe, to od razu był podejrzany jako szpieg. No, natomiast jak wolność przyszła ze wschodu, no to pierwszy rozkaz, no tutaj mam dowódcy frontu ukraińskiego, jeszcze tutaj białoruskiego, polegał to na tym, że każdy, kto posiada jakikolwiek odbiornik radiowy, będzie traktowany jako szpieg, no i jest kara śmierci. Tutaj w Warszawie właśnie 1 maja 1945 roku została powieszona kobieta za posiadanie odbiornika radiokomunikacyjnego. Ja już nie mówię, że jakiś tam super sprzęt na fale krótkie. Także tak to wyglądało i jak gdyby ta niechęć do radia, to znaczy, które nie pochodziło z kontrolowanego dostępu, no to ona się tak powoli krystalizowała i jak potem to były specjalne talony, żeby można kupić było radio, nie można było kupić tego sobie tak idąc jak dzisiaj do sklepu, tylko trzeba było uzyskać pozwolenie na zakup radia. No, ale krótkofalowcy w Polsce sobie jakoś tam radzili mimo takich problemów. I tuż po wojnie, znaczy PZK się odradzało, niestety nie do końca zdążyło się odtworzyć, jak powstał pomysł, żeby powstała Liga Przyjaciół Żołnierza. I ta forma była jedyna właściwa do nadzoru nad środowiskiem krótkofalowców w Polsce. I LPZ jako powstawał, to powstawał jak gdyby w wielu kierunkach. Jeden z tych kierunków to było też krótkofalarstwo.
Tutaj widzimy sobie radiostacje czołgowe. Od góry to jest ta radiostacja, to jest 9 RS. A teraz kto powie, jaka to jest ta radiostacja z naszym czołowym bohaterem filmów wojennych? Co to za radiostacja jest? No nie. To jest 10 RK. 10 RT to jest tutaj, a to jest 10 RK. Ona miała troszeczkę, ona wcześniej była produkowana. Jeżeli popatrzymy sobie tutaj na nadajnik, tu jest takie pokrętło płaskie, taki motylek, a tu jest normalnie przekładnia. Nie ma podświetlania, tu jest podświetlanie skali, tutaj tego nie ma. Znaczy tam jeszcze było więcej różnicy, ale ogólnie 10 RK to była radiostacja opracowana pod koniec wojny w Rosji, w Związku Radzieckim. Natomiast 10 RT w większości przypadków to była radiostacja, można powiedzieć, już produkowana po wojnie, po 1945 roku. Natomiast to niektórzy to mylą. No, tutaj była taka ciekawostka też, że na niektórych scenach z tego filmu, który wszyscy dobrze pamiętamy, występowała również RBM-ka, 7B. Z ciekawostek, że często RBM-ka czy 10 RT w ogóle nie była zasilana, a łączności się robiło i na tym polega geniusz filmu polskiego między innymi. Dobrze, następne radiostacje, które były w RPŻ-cie bardzo często spotykane, to były radiostacje z końca II wojny światowej, czyli radiostacje RB, RBM, RBM-1. RSI-4, RSI-6K, to były RSI-6K to była lotnicza, RSI-4 była i wersji lotniczej i czołgowej oraz odbiornik USP. Trafiały również radiostacje RAF, RAD i R-118 później. Rzadko, ale pojawiała się radiostacja Siewier, to była taka specjalna dla radzieckiego rozpoznania i wywiadu oraz radiostacja A7B i A7A i A7 jeszcze wcześniej, ale w niewielkich ilościach, która często była takim dawcą urządzeń, znaczy części do budowy urządzeń krótkofalarskich. Tutaj mamy właśnie zdjęcie jednego krótkofalowca z miasta Łodzi, którego znaku nie będę podawał w związku z, że mamy teraz tę ustawę o ochronie danych osobowych, a tutaj mamy schowany odbiornik USP, który no nie był odbiornikiem super, natomiast był dostępny w tamtych czasach i on jeszcze był używany, można powiedzieć, do lat 80. przez niektórych krótkofalowców. Obok tego odbiornika, już takiej wyższej klasy, odbiornik KWM, no to był, on miał tylko jedną wadę, że wszystkie lampy były takie same, 2K2M i po prostu była to wersja radziecka, amerykańskiego sprzętu, tylko po prostu przez zastosowanie wszystkich lamp tego typu miała troszeczkę gorsze parametry, ale była bardzo popularna i czasami występowała w zawodach lokowskich jako nagroda w latach 70. 60. czasami, jeżeli były jakieś tam zawody, no to można było w ramach nagrody uzyskać odbiornik właśnie KWM, czy tam radiostację 10 RT, która potem pozwalała na uruchomienie się, ponieważ w tym czasie o urządzeniach fabrycznych nikt nie myślał, bo byliśmy w innym obozie i tu były inne systemy wartości, także tutaj nie będziemy petrodolarów wydawać na zakup tego typu urządzeń. Natomiast kolejne urządzenia to były również urządzenia produkcji czeskiej. Tu mamy lampę dwójkę i piątkę tutaj poniżej. Tu jeszcze raz odbiornik USP. I to były odbiorniki stosunkowo dobrze wykonane jak na tamte czasy. Na dzisiejsze czasy byśmy powiedzieli, że one były dosyć kiepskie, ale ze względu na to, że nie było wtedy zbyt dużego wyboru, to bardzo, bardzo chętnie były używane w wielu klubach i krótkofalowcy na początku swojej kariery zaczynali, ja też zaczynałem właśnie od tej lampy akurat piątki. Oprócz jakiegoś sprzętu takiego z Układu Warszawskiego ze strony wschodniej, był też sprzęt zachodni. Odbiornik HRO to jest bardzo ciekawy odbiornik, ponieważ on był wykonany w połowie lat 30. w Stanach Zjednoczonych i to był jeden z najlepszych odbiorników w tym czasie na świecie. Był bardzo często podrabiany przez różne firmy, czyli był w NRD, znaczy najpierw w Niemczech zachodnich, w Niemczech hitlerowskich, potem w NRD był kopiowany, był w Rosji, w Estonii bodajże, w Japonii, także mieli na ten odbiornik licencję Brytyjczycy, także był to jeden z najbardziej popularnych i dosyć wysokiej klasy odbiornik z lat 30. Był używany też w polskich siłach zbrojnych na zachodzie do łączności z krajem i był też używany
do łączności z polskimi ambasadami jeszcze po wojnie, także już w Polsce Ludowej. Obok tego odbiornika był drugi bardzo dobry odbiornik Highcrafters SX-28. To był odbiornik bardzo dobry, amerykański z lat 40., z początku lat 40. Można powiedzieć, że ten odbiornik z nadajnikiem, który później będzie podany jako BC-610, to było takie wyposażenie czołowej DX-owej amerykańskiej stacji z początku lat 40., bo oni jeszcze wtedy wojny nie mieli i to była naprawdę super sprzęt do DX-owania, no tak jak można powiedzieć teraz ten FTDX no, 101 na tamte czasy. Następny kolejny odbiornik to jest AR-88. Ten odbiornik AR-88 jak SX-28 to były odbiorniki używane zarówno w polskich siłach zbrojnych na zachodzie do łączności z krajem. Mam takie zdjęcie w swojej kolekcji właśnie z tego węzła łączności, który tu robił łączność z Armią Krajową i to właśnie na takich odbiornikach przede wszystkim oni tam w Anglii nasłuchali. I też był używany po wojnie przez Ludowe Wojsko Polskie i też przez Pocztę Polską i inne instytucje. Były to odbiorniki bardzo wysokiej klasy i polscy krótkofalowcy, co niektórzy, którzy mieli dobre wejścia, no potrafili posiadać te odbiorniki. Powiem szczerze, te trzy odbiorniki, można powiedzieć, do końca lat 70. to oznaczały, że to jest naprawdę stacja wysokiej klasy, bardzo dobrze wyposażona. Jeszcze tutaj właśnie można powiedzieć protoplasta tego KWM-a, czyli oryginalny odbiornik BC-779. Tam jeszcze było BC-1004, bo to były bardzo podobne odbiorniki i się tylko zakresami różniły. I to też było, tutaj mamy zdjęcie z klubu, nie pamiętam jaka to kiedy z miasta, ale to jest jednego z polskich klubów krótkofalowców, gdzie właśnie tutaj, proszę? SP3 KBJ. KBJ, no bardzo dobrze. To dziękuję za podpowiedź. No i tutaj poznałeś się? Mają właśnie taki sprzęt i chyba byli zadowoleni w tym czasie. Tu mamy wcześniej przytoczony odbiornik, nadajnik BC-610. To był nadajnik wojskowy używany przez wojska, znaczy produkcja amerykańskie, używany przez wszystkie, można powiedzieć, kraje koalicji antyhitlerowskiej, łącznie z Związkiem Radzieckim, gdzie też był dostarczany w ramach Lend-Lisu. No, myśmy też mieli troszeczkę tych nadajników i one były bardzo chętnie używane przez radiokluby LPŻ-u późniejszego roku. Czasami też trafiały urządzenia z Wehrmachtu. Jeden to jest konstrukcja z lat 30., 36. rok, Torn EB. Mam w swojej kolekcji 4 egzemplarze, z tego jeden przerobiony na tranzystory, drugi na lampy takie nowalowe. Jak tam Niemcowi tłumaczyłem, że mam torn, znaczy nie, jednemu krótkofalowców polskich, że mam torna na tranzystora, to wtedy już Niemcy mieli tranzystory? Nie. Po prostu polski krótkofalowiec, jak mu te RV-ki padły, to sobie musiał radzić w tej sytuacji. I na przykład w Polsce bardzo trudno jest zdobyć taki odbiornik, który nie jest poprzerabiany. Albo są lampy powymieniane, podstawki przy cekułowaniu, łącznie z tym, że który ja mam, jest przerobiony na tranzystory. No, natomiast udało mi się w Czechach kupić oryginalny i zostawiłem sobie te przerobione jako dowód tego, że musieliśmy sobie radzić w czasach, kiedy niczego nie było. Bo Niemiec, taki w Niemczech Zachodnich, by sobie kupił spokojnie te RV-ki, wsadził oryginalne, natomiast u nas był to potężny problem. Obok tu jest Kern E52, który kolega Kortala, świętej pamięci, chodził na takim odbiorniku. To był jeden z najlepszych odbiorników II wojny światowej. Powstał gdzieś tak w 1942 roku. Tam były jeszcze wersje na wyższe częstotliwości tej samej konstrukcji. Jak gdyby odpowiedzią Armii Czerwonej na ten odbiornik jest odbiornik 310. Natomiast ten odbiornik jest zdecydowanie mniejszy, lżejszy i jego parametry zdecydowanie były lepsze od tego radzieckiego następstwa. Tutaj mamy też radiostacje, które zostały zrobione przez kolegię, znaczy zaprojektowane przez Hefmana, wydrukowane w Wielkiej Brytanii w czasie wojny i były rzucane do Polski, robione w polskich warsztatach radiowych wojskowych. Były to radiostacje małej mocy, te dwie, bo to jest AP3 i AP5 i tu jest BP5,
5, która miała kukułkę już w tym czasie, odpowiednik kukułki w końcówce, także mogła mieć nawet do 80 W, te dwie mniejsze to był w granicach 15 W jeszcze raz. No i te urządzenia były wyrwane przez poprzedni system, no, zaplutym kardłem reakcji i później gdzieś tak w 60-tych, 70-tych latach przekazywane czasami do klubów harcerskich, czasami do lokowskich i to były stabilizowane kwarcem nadajniki i płynnie przestrzelane odbiorniki. I na tym sprzęcie niektórzy nasi koledzy chadzali w latach 70-tych. Do 80-tych nie słyszałem, żeby ktoś na tym chodził, ale w 70-tych to jeszcze co niektórzy pracowali. Obok sprzętu wojskowego były urządzenia, które były i w wojsku, ale też w cywilu i nasze odbiorniki z marynarki, nie tylko wojennej, bo też cywilnej, były robione odbiornik typu OK-102, potem OMK-111 i 112 i już ta wersja tranzystorowa OK-106, która nie była zbyt mile widziana, mimo że już była tranzystorowa, ale te parametry miały dosyć kiepskie. Natomiast te wcześniejsze odbiorniki to były stosunkowo dobre, natomiast trudno było dotrzeć do jakiś dobry egzemplarz. Następnie radiostacja A7B, ona była w bardzo dużej ilościach produkowana, w związku z tym występowała w wielu klubach, również harcerskich i lokowskich, nie wiem, czy PZ-kowskich, przypuszczam, że też, jako dawca części. Natomiast no, harcerzy czasami używali to na obozach harcerskich, do łączności można było w dzisiejszych czasach łączyć z CB radiem, w ten sposób zrobić. No i tu jest odbiornik US-9, bo tam któryś kolegów wcześniej pytał, jak wygląda US-9. To jest US-9, a to jest jego pierwowzór, czyli BC-348. To jest odbiornik amerykański z II wojny światowej. I wtedy po prostu Amerykanie mieli takie dobre relacje ze Związkiem Radzieckim, że przekazali całą technologię. W związku z tym te odbiorniki w środku są bardzo do siebie zbliżone. W związku z tym odbiornik US-9 miał stosunkowo dobre parametry na tamte, jak na tamte czasy. Tak? Bo co jest ciekawostka, ten odbiornik, który był konstruowany na początku II wojny światowej, w Związku Radzieckim był produkowany do połowy lat 80. To jest ewenement, ale to tak po prostu czasami bywa. No i coś, co tam już wcześniej było przywołane, S-250. Też bardzo popularny odbiornik w Układzie Warszawskim. No, koledzy z Czech mieli to o tyle dobrze, że sobie czasami przerabiali w wojsku im skalę na cyfrową. Natomiast, jeszcze raz. Była wersja pierwsza, potem łamane przez 1, łamane przez M i przez 2M. Tak? Także były trzy wersje tego odbiornika. W wersji morskiej to miało znaczenie bodajże E-670, tak mi się wydaje. To był jeden z najlepszych odbiorników produkowanych w Związku Radzieckim dla wojska no, w połowie lat 60. Znaczy konstrukcja w sumie jest tak 53 rok gdzieś tak. I to kończy jak gdyby sprzęt, który był używany przez naszych kolegów wcześniej z Wojska Polskiego. Natomiast mieliśmy też dużo konstrukcji wykonanych przez naszych kolegów krótkofalowców. W świętej pamięci SP2 RO, tam popularny konstruktor, on dla UKF-owców się tak mile zapisał, ponieważ zrobił dwie wersje konwertera na dwójkę. Pierwsza to jest na tej wystawie, która tu obok jest, to jest wersja lampowa, ale potem była druga tranzystorowa i dzięki temu parę dobrych stacji, parę dziesiąt polskich stacji mogło pracować w latach 70. na dwójce. Do tego jeszcze opracował również stopień końcowy na UKF, na dużej kukułce. W tym czasie, to nie wszyscy pamiętają, ale niektórzy wiedzą, że pracowało się w ten sposób, że nadawaliśmy na dwójce na jednej częstotliwości, w zależności od tego, jaki mieliśmy kwarc, czyli każdy krótkofalowiec, znaczy, który miał szczęście, żeby być posiadaczem kwarcu na tej częstotliwości, miał swoją częstotliwość, w cudzysłowie, i pracował i przesłuchiwał całe pasmo, czyli przekręcał odbiornikiem od początku do końca pasma. I jeżeli usłyszał drugiego krótkofalowca, który na swojej częstotliwości go słyszy i woła, no to tamten go woła po zdaku i wtedy po prostu musiał mieć całkowicie inną częstotliwość nadawania od odbierania. To wynikało po prostu z możliwości sprzętowych. Na zachodzie sobie płynnie zmieniali częstotliwość, natomiast u nas z tego ubóstwa po prostu tak się pracowało i tak się pracowało zarówno na
telegrafii, jak i na fonii AMM. I to mniej więcej tak wyglądało chyba pierwsze łączności w 60-tych latach. Tomek będzie wiedział więcej na ten temat, ale to właśnie to jest taki ciekawy zabytek, tym bardziej, że pochodzi po kolei z DSP3 AXI, który był z jednych z takich czołowych osób w Wielkopolsce, który budował harcerstwo, krótkofalarstwo, harcerstwie czy harcerstwo w krótkofalarstwie na terenie Chorągwi Wielkopolskiej z Rawicza. Także to była postać naprawdę bardzo zasłużona dla harcerstwa polskiego. Były również konstrukcje loku, które, czyli po zmianie przejścia z LPŻ-u do loku, LOK jako organizacja troszeczkę większa od PZK ze względu na to, że jego rola była troszeczkę inna, czyli szkolenie na potrzeby wojska kierowców, zarówno strzeleckie szkolenie, również szkolenie z zakresu naprawy odbiorników telewizyjnych, także tutaj LOK też ma jakoś swoją, no nie wiem, miał rolę do odgrania w zakresie szkolenia osób, które potem naprawiały telewizory, a tamte telewizory w stosunku do tych, co teraz mają, to no, troszeczkę częściej się psuły. No i LOK między innymi szkolił krótkofalowców i w klubach również były kursy dla tych naprawiaczy telewizorów. I tutaj LOK popełnił parę konstrukcji. Między innymi tutaj podany jest wzmacniacz dniowy na GU-32. Były też nadajniki do łowów na lisa i tam różne komponenty. Były również zawody lokowskie, które polegały w latach, nie wiem, 50. czy 60. 60. chyba. Które polegały na tym, że był stół, na którym były komponenty i do każdego stołu tam podchodził jeden krótkofalowiec. Tutaj na sali mamy paru takich, co brali w tym udział. I trzeba było zrobić jakieś tam urządzenie. To znaczy, to były komponenty przygotowane i ten, kto zrobił najwięcej, no to miał pierwsze miejsce, potem drugie, trzecie. Urządzenia w ten sposób powstały, potem były przekazywane do poszczególnych radioklubów LOK w terenie Polski. No i przy okazji była to takie ćwiczenie sprawności manualnej tych ludzi, którzy potrafili w sposób szybki zmontować taki sprzęt i przekazać do innych klubów. Kolega właśnie wcześniej mówił na temat SSB. SSB ze względu na te problemy, jakie mieliśmy z zasobami w portfelach, no niestety bardzo niewielu kolegów w latach 60. czy 70. dysponowało fabrycznymi urządzeniami, w związku z tym próbowano jakoś to obejść, no i powstała zbudnica, znaczy zaczęliśmy robić te zbudnice HS-1000, które pozwalały na to, żeby pracować na SSB. Próbowałem znaleźć gdziekolwiek w Polsce, czy w internecie, czy tak po znajomych, zdjęcie takiej zbudnicy HS-1000, no i niestety nie udało mi się. Znaczy, w moich zborach mam taką zbudnicę, ale to jak dostałem od kolegów z SP9 z Krakowa jako taką płytkę, tylko troszeczkę, no, może nie do końca skończoną. I teraz kolega mi będzie to reaktywował, żeby ewentualnie przyszłym pokoleniom pokazać, ponieważ podstawowy problem krótkofalowców w Polsce bywało tak, że jedno radio było potem dawcą części do drugiego radia. W związku z tym bardzo trudno znaleźć w Polsce urządzenia, które pracowały w latach 60., 70. czy 80., bo albo już poszły na złom, albo po prostu stały się podstawą życia kolejnych urządzeń. Konstrukcje SP5WW. To były, można powiedzieć, trzy generacje. Pierwsza generacja to była z lat 60, bodajże 8 rok, wersja lampowa. 81 rok, te trzy numery chyba, radioamatora, to była wersja druga. I PZK wtedy sprzedawało, mi się tak wydaje, że PZK. Płytki do tego transilvera, czy to PZK albo LOK, ale powiem szczerze, nie mam tej wiadomości takiej na 100%. I można było ten transilver sobie spokojnie w stanie wojennym grzebać. No ale mieliśmy właśnie stan wojenny i to było pewne utrudnienie, ponieważ większość sprzętu wtedy musiało być oddane. No i krótkofalowcy z reguły potrafili sobie poradzić. Ja już nie wspomnę o kolegach, którzy przekazywali jakieś generatory jako sprzęt nadawczy, a ten nadawczy sobie potem naklejali naklejki, że to jest pomiarowy i tak dalej. W każdym razie tutaj były takie przypadki, że sprzęt wszyscy musieli przekazać, bo każdy sąsiad wiedział, że tam jakiś krótkofalowiec jest, natomiast no, bardzo dużo kolegów w tym czasie właśnie budowało kolejne urządzenia mimo tych zakazów, natomiast
to był właśnie dobry czas, żeby właśnie robić APV-y czy SP5WW. Tutaj na tym zdjęciu to jest egzemplarz, który SP5WW sprzedał do klubu do Leszna harcerskiego i to jest właśnie ten, który był opisany w tym radioelektroniku. Ten radioelektronik jest tutaj do góry i tam jest podpis autora, że on potwierdza, że ten egzemplarz został przekazany do klubu do Leszna. Tutaj mamy obok transceiver wykonany przez innego kolegi, ale widać, że układ gałek był bardzo zbliżony do oryginału. No a powyżej mamy już troszeczkę inną konstrukcję, bo to jest Jowisz, o którym za chwilę. A tu jest konstrukcja SP5WW, właśnie ta z 68 roku, który był bardziej lampowy niż tranzystorowy. Ludzie robili różne urządzenia, czasami to były jednostkowe ilości, to jest właśnie taki przykład, kiedy koledzy z Krakowa z Instytutu Fizyki Jądrowej wykonali taki zestaw właśnie UKF-owy do łączności na AM-ie i na CW i na FM-ie. Na dwójkę był nadajnik, odbiornik i do tego zasilacz i to był taki sprzęt, który nie był produkowany w dużej ilości, a tylko pojedyncze. Egzemplarz natomiast był bardzo, bardzo solidnie, ładnie zrobiony. Z SP9 ZCJ, to jest z klubu przy Komendzie Chorągwi Krakowskiej. No, tutaj jest transceiver Jowisz, to jest bardzo ciekawa konstrukcja, ponieważ Liga Obrony Kraju zrobiła konkurs, jakie urządzenie na podstawie resztek z RBM-ki, 10RT i tam innych rzeczy można wykonać z tego transceiver na potrzeby klubów. Tych transceiverów na przestrzeni lat do 120 zostało wyprodukowane, a Jowisz nazwa pochodzi stąd, że po prostu jego wartość mniej więcej była taka, jak telewizora kolorowego Jowisz. Stąd ta nazwa. Zdzisiu tu może potwierdzić. W każdym razie to był przykład, gdzie po prostu poradziliśmy sobie mimo ciężkich czasów i dzięki temu można powiedzieć, że na każde województwo, jak mieliśmy 48 województw, były przewidziane co najmniej takie dwa transceivery, co jak na tamten okres to było niezłe. Tutaj poniżej mamy zdjęcie wersji już z odczytem cyfrowym z lat 90. A obok to jest wystawa, która w tamtym roku była w Burzeninie, konkurs na najładniejszy transceiver Jowisz z rodziny. Tutaj właśnie kolejny przykład jest produkcji kolegi SP2AJP. To jest transceiver Saturn, który on produkował, natomiast nie mam żadnych dodatkowych informacji. To jest zdjęcie, które otrzymałem od SP3CUG, który swego czasu był szczęśliwym posiadaczem takiego urządzenia. Krótkofalowcy w SP mieli dużo takich różnych konstrukcji, które były lokalnie robione, czy tam rozdysponowane i nawet nikt obecnie nie wie, że coś takiego miało miejsce. I tutaj właśnie jest taki przykład, że ludzie robili bardzo ładne urządzenia i być może one bardzo dobrze chodziły, natomiast już obecnie czas zatarł ślad po tych urządzeniach. I tu mamy przykład harcerskiego klubu, który, znaczy dokładnie kolegi SP3BPU, który dla klubu harcerskiego w Rawiczu zrobił taki zestaw dla siebie i tam dla paru zaprzyjaźnionych kolegów. To była końcówka chyba lat 70. Tu jest transceiver Bartek. To jest transceiver, który, no, do którego mam szczególnie słabość ze względu na to, że to było urządzenie tak proste właśnie jak wcześniej przywoływany ten przez Wileński Klub Krótkofalowców sprzęt, gdzie naprawdę urządzenie to spowodowało, że w latach 80. ludzie, którzy naprawdę nie mieli za dużo pieniędzy, mogli być aktywni na 3,5 i faktycznie tych Bartków było bardzo, bardzo dużo. Do lat 90., gdzie wtedy już dostępność transceiverów była dużo większa. No musimy również o UKF-ie pamiętać, była konstrukcja kolegi SP6 APV-a, która pozwalała na uruchomienie się na 144 mega. I tu mamy taki transceiver pod koniec lat 80. wykonany przez SP3NNH. Drugą konstrukcją low-costką i konkurentem do transceivera Jowisz to był transceiver WRAK, robiony przez warsztaty Loku w Babianicach. Niestety tutaj ta produkcja już nie była na takim poziomie, nie była tak popularna i tych egzemplarzy dużo mniej
zostało wyprodukowanych. Niemniej jednak to była taka wersja przeróbki SP5WW w oparciu o te komponenty, jakie tam koledzy mieli. Także tutaj też powstało troszeczkę tych urządzeń, ale wielokrotnie mniej niż Jowiszy. W momencie, kiedy udało się nam uzyskać pozwolenie na 50 mega, no, zaczęliśmy się uruchamiać. Wtedy też nie każdy mógł zakupić sobie transceiver na 50 mega, w związku z tym, co niektórzy robili transwertery, i jedna z takich czołowych postaci UKF-u, SP6GZZ, właśnie uruchomił na taką niewielką skalę produkcję zarówno konwerter transwerterów, jak i stopni gęcowych na 50 mega, co pozwoliło na uruchomienie się wielu stacji w Polsce. Tu mamy kolejny przypadek takiej produkcji z Poznania, SP3FKY, to był kolega, który chyba jeszcze od lat, nie wiem, 70. Produkował różne urządzenia w krótkich partiach, po parę egzemplarzy. No, w mojej kolekcji są dwa z tej serii, różniące się, to jest starszy z oddzielnym odczytem i drugi mam taki z odczytem już wbudowanym. Robił również transwertery na 50 mega i transceivery na to pasmo. Mam zamiar z nim przeprowadzić taki wywiad, żeby zebrać troszeczkę więcej informacji. Kolejna produkcja z SP3 to jest SP3ABG, czyli zielona, tak? Zielona czy jelenia? No, oczywiście tak. No. Tutaj ten transceivery to miały różną klasę, ale faktycznie były i to były Trapper, Dedal i Digital. Część ludzi używała te urządzenia i nie byli zadowoleni, część używała i byli zadowoleni. Także tutaj nie oceniam tych urządzeń jak pod względem użytkowości, natomiast to były to próby uruchomienia się w czasach, gdzie naprawdę dostęp do urządzeń fabrycznych był bardzo ograniczony. No tu mamy taki cukiereczek. To jest transceiver zrobiony przez SP7LA. Jego można obejrzeć na zewnątrz. Jest tak ślicznie zrobiony, że powiem szczerze, że ludzie z zachodu jakby zobaczyli, to stwierdzili, że to jest fabryczne urządzenie. Do tego był jeszcze stopień końcowy, był w wersji 100-watowej, 200-watowej, oddzielny stopień końcowy tranzystorowy. Jeszcze robił takie mikrofony, które można było podłączyć po dwa urządzenia i przełączać sobie z jednego transceivera na drugi na przykład. Czyli byłby jeden mikrofon i podłączony na przykład do jednego transceivera i potem tu jeszcze jest taki drugi malutki FM-owy transceiver, który też można tutaj zobaczyć na tej wystawie. No i kolega po prostu Antoni zrobił parę takich ładnych urządzeń i dzięki Bogu udało mi się je uratować od zniszczenia. Także to, ale to już była produkcja z lat 90., gdzie powiedzmy ludzie robili tak już powolutku dla przyjemności urządzenia i takim przykładem jest też TRX Antec, gdzie to już jest nie dla tych, co nie stać ich na transceiver, tylko dla tych, co lubią już grzebać. I to już jest troszeczkę inne podejście. Jakby zbliżyliśmy się do zachodu, ponieważ na zachodzie bardzo dużo ludzi kupuje transceivery i kompletnie nie ma bladego pojęcia, co tam jest w środku. Natomiast dokładnie w Polsce była sytuacja odwrotna. My musieliśmy, ludzie z zachodu przyjeżdżali do Polski Ludowej, to byli w szoku, że my to wszystko sami budujemy. A to nie wygląda, nie wynikało z tego, że jesteśmy tacy mądrzy, tylko po prostu, że życie nas do tego zmusiło. I stąd te wszystkie konstrukcje. Natomiast ten transceiver to już jest dla tych, którzy lubili grzebać, tak jak na zachodzie były konstrukcje hita, które pozwalały na samodzielny montaż urządzenia. Dlatego, żeby czerpać przyjemność z budowania urządzenia, a później z jego pracy na nim. Chciałem też tutaj powiedzieć o niektórych stopniach końcowych, to znaczy SP5GJN to była taka postać, która robiła najładniejsze stopnie końcowe no, z tamtych czasów, które były naprawdę zrobione, no, można powiedzieć, po amerykańsku i naprawdę mogliśmy być dumni z tego, że w Polsce były takie stopnie końcowe robione. No tutaj mam przykład już kolegi SP3CYY, który bierze udział w licznych wyprawach. To jest akurat inne urządzenie niż to, co jest na wystawie. To, co jest na wystawie, to jest takie wyprawy, którzy byli z Niemcami. To było tam już sporo lat temu. Jasiu często robi urządzenia, które były testowane na poszczególnych tam wyprawach naszej grupy DX-owej, która wyjeżdżała tam
Tutaj mamy kolegę, który też tam z nimi brykał, także tu tylko jest przejaw. Tutaj Jasiu to robi jak gdyby pod kątem wyprawy, czyli tutaj waga musi być też określona. Nie sprzedaje tych urządzeń, ma prawie wszystkie urządzenia u siebie w Radioszeku. Natomiast tutaj chodzi o w miarę nowoczesne technologie i zabezpieczenia, z tym mamy największy problem. No, ale część z tych urządzeń przeżywa te wyprawy i z reguły chłopacy są dosyć dobrze słyszani w Polsce. Tutaj musimy też wspomnieć o UKF-owcach. Akurat niedawno, 2 lata temu, zmarł kolega SP9WY, który był czołowym mikrofalowcem w Polsce. Robił bardzo dużo urządzeń od 70 do wyższych częstotliwości. No, Edward był naprawdę świetnym fachowcem i robił, no, można powiedzieć, w bardzo wąskiej specjalizacji i bardzo trudnym zakresie mikrofalowym. W tamtym roku od nas odszedł kolega Roman SO3EP, znaczy DJ6EP. To był kolega, który tam mieszkał, wywodzi się z Jarocina, potem uciekł do Niemiec jeszcze w latach 70-tych, 80-tych. No i tam też konstruował dużo rzeczy, tak pod kątem, to jest jego ostatni taki prezent dla nas na ten właśnie najnowszy nasz satelita, który tam wisi na stałą nad Arabami i tutaj można było sobie zrobić taki prosty transwerter nasze 4 giga. Tak, także tutaj w tym momencie kończymy ten świat Husarkiem, który już jest całkowicie innym światem. W tej prezentacji tutaj specjalnie nie omawiałem urządzeń fabrycznych, ponieważ to są rzeczy, które można kupić w każdym sklepie, tylko jest kwestia, ile chcemy wydać. Nie opisywałem też urządzeń, które koledzy niektórzy robią po to, że już jak gdyby profesjonalnie w dzisiejszych czasach, typu SP7, SP Pawła, bo on robi też ciekawe konstrukcje, ale to już też nie starczyło miejsca. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Chciałem tylko jeszcze taki apel do wszystkich, którzy tutaj są, że PZK jest dokładnie takie, jakie są członkowie PZK. I chciałbym bardzo, żebyśmy ten rok, bo jak gdyby odnieśli się do tego 90-lecia w ten sposób, żeby w miarach każdego oddziału terenowego była zorganizowana impreza. Taka impreza, czy z ogniskiem, czy z kiełbaskami, z jakąś małą wystawą tych urządzeń, bo ja myślę, że w każdym środowisku są takie urządzenia, może nie w takiej ilości, ale jakieś tam urządzenia są i żeby się otworzyć też na inne środowiska. To, co Tomek mówi, kiedyś radio, znaczy radio amator, to nie był tylko krótkofalowiec, ale też był słuchacz radia, tak? W dzisiejszych czasach możemy to rozciągnąć na przykład na ludzi, którzy tam na CB pracują, czy tam ewentualnie budują jakieś urządzenia w oparciu o lampy, cokolwiek. Po prostu, jeżeli będziemy sami zamknięci w tym środowisku, to po prostu wymrzemy jak takie zwykłe dinozaury. Jeżeli się będziemy otwierać ludzi, no to wtedy jest szansa, że to środowisko przetrwa nawet w dobie internetu i techniki cyfrowej. Także dziękuję wszystkim, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję SP3LD za przedstawienie materiału o sprzęcie, na jakim pracowali polscy krótkofalowcy. W ten sposób wyczerpaliśmy program naszego spotkania i ja w cieniu mogę sobie stać, ale żeby prezes stał w cieniu nie wypada, więc przeniosę ten mikrofon na środek i proszę bardzo, Waldemara z 36EF o zamknięcie naszego spotkania inaugurującego 90. rocznicę obchodów powstania Polskiego Związku Krótkofalowców. Proszę Państwa, koleżanki i koledzy, dziękuję bardzo za to, że zechcieliście uczestniczyć w tym jubileuszowym spotkaniu.